Poszło? Idzie. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o pieniądzach. Jeden z moich ulubionych tematów. Nie mam do nich talentu, uwielbiam słuchać ludzi, którzy się na tym znają. Naszym gościem jest powracający bohater Nerdów Nocą na lewo Andrzej Pierzchała, który będzie miał swojego specjalnego gościa także, więc jest trochę incepcja. Proszę przygotować sobie wodę na drogę. Pytania w trakcie prelekcji, jakie Wam przyjdą do głowy, bardzo proszę pisać na czacie. Albo będę je przekazywać prowadzącemu, albo okaże się, że gość specjalny odpowie na czacie, albo ktoś inny, kto się zna. Wszyscy obecni wyrażają zgodę na nagrywanie tej audycji i swojego udziału w niej. Tak jest. Teraz tak, bardzo również. Proszę absolutnie wszystkich, oprócz prowadzącego, o wyłączenie mikrofonów i nie włączanie ich aż do końca części oficjalnej bez wyzwania. Jest to dla mnie super ważne ze względu na późniejszy montaż, bo potem nasze spotkania lądują na YouTubie i w międzyczasie jest montaż. I jeżeli ktoś zapomni, jakby co, będę zerkać i będę wyłączać ręcznie, na wypadek jakby komuś się coś przydarzyło niechcący, ale bardzo proszę o umiarkowaną dyscyplinę na ten temat, bo to po prostu skraca czas na montaż mnóstwo. Więc bardzo za to dziękuję. Miłego wieczoru. Przekazuję antenę Andrzejowi. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o historycznych systemach pieniężnych, konkretnie o monetach i pieniądzu jako takim, jak funkcjonował, skąd się wziął, jakie miał dla nas znaczenie i jak możemy czytać z niego naszą historię. Zaczniemy tak naprawdę od początków, od prehistorii i dzisiaj skończymy na tym spotkaniu przed wielkimi odkryciami geograficznymi z końcem średniowiecza. Dalsze lata będą na kolejnych spotkaniach. Aby zapewnić nam wszystkim trochę merytorycznego wstępu i przygotowania teoretycznego, zaprosiłem Przemysława Mrówkę, który jako historyk gospodarki zapewni nam wstęp. I nie chcąc przetrzymywać Was i przeciągać, oddam mu głos. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Dzień dobry, właściwie już w sumie prawie dobry wieczór Państwu. Tak jak Andrzej powiedział, mam przyjemność, powiedzmy, wygłosić wstępu do jego prezentacji. Mam pełną świadomość tego, że to, o czym będę mówił, będzie w części lub nawet w całości Państwu znane, natomiast stwierdziliśmy, że może być to dobry pomysł, żeby powiedzmy zadbać o to, żebyśmy wszyscy byli na jednej stronie, kiedy Andrzej będzie opowiadał o szczegółach. Więc pieniądz i jego funkcja. Ponieważ pieniądz, oprócz tego, że go zazwyczaj nie mamy, pełni także swoje konkretne funkcje. Ekonomiści wyróżniają ich 4 i my potraktujemy to jako wstęp do dalszych rozważań i są to funkcja cyrkulacyjna i funkcja miernika wartości. To są dwie podstawowe funkcje pieniądza jako, no bo właśnie, co to właściwie jest pieniądz? Są różne definicje. My posłużymy się definicją, że pieniądz jest to symbol pewnej wartości. W związku z tym ta definicja będzie nam bardzo przydatna, ponieważ dzięki temu będziemy mogli pod nią podciągnąć praktycznie wszystko i ona działa od początku historii po dziś dzień. To, czego używamy w charakterze środka płatności, tak naprawdę jest tylko fizyczną lub w wypadku pieniądza bezgotówkowego nawet niefizyczną manifestacją pewnej przypisanej mu wartości. Teraz dwie podstawowe funkcje, o których wcześniej wspomniałem, czyli cyrkulacyjna i miernika rzeczonej wartości, są właśnie bezpośrednio przypisane do tegoże aspektu. I funkcja cyrkulacyjna albo transakcyjna będzie właśnie tą taką najbardziej nam kojarzoną, czyli kojarzącą z pieniądzem, czyli środka wymiany w transakcjach kupna-sprzedaży. To jest pierwsza. Druga funkcja miernika wartości
czyli możliwość wyrażenia wartości pewnego obiektu na wolumenie, czy to będzie towar, czy to będzie usługa, czy to będzie cokolwiek, w mierzalnej formie pieniężnej. To są dwie podstawowe. Potem mamy dwie pochodne, funkcję płatniczą i funkcję tezauryzacyjną. Funkcja płatnicza jest tak naprawdę bardzo zbliżona do cyrkulacyjnej, w związku z czym, żeby nie przedłużać, ją pominiemy, bo to już jest bardziej punkt rozważań dla ekonomistów. Funkcja tezauryzacyjna, która będzie nas interesowała, czyli funkcja środka przechowywania wartości. I tutaj znowu w zależności od tego, czego użyjemy, wartość będzie inna. I tutaj może być to zarówno, taką funkcję będzie pełniło złoto, jak i jakikolwiek inny środek. Generalnie przyjmuje się, że banknoty najgorzej sobie z tą funkcją radzą, jako że ich wartość jest zależna od decyzji emitenta tak de facto. Jednakowoż mamy w historii przykłady jak najbardziej banknotów pełniących funkcję tezauryzacyjną. Tutaj najlepszym przykładem jest dolar z czasów PRL. Tutaj, więc to są te cztery funkcje, które są traktowane jako główne. Oprócz tego są funkcje społeczne, które pozwolę sobie wszystkie pominąć. One są bardzo ważne, oczywiście, ale są bardzo ważne bardziej dla socjologów, dla rozważań bieżących, ponieważ funkcje społeczne są prostą pochodną de facto wciąż zachodzących procesów społecznych i tego, w jaki sposób kształtują je pieniądze. Z punktu widzenia historii one nie będą nam przydatne, ponieważ historia dopiero przymierza się do badań tego styku właśnie pomiędzy społeczeństwem a monetą i tego, w jaki sposób obiekt pieniądza kształtuje relacje społeczne, tak jak je dzisiaj rozumiemy. W związku z czym tutaj w ogóle to są nieprzetarte szlaki, ja nie chcę tego dotykać, bo się boję. I są jeszcze dwie funkcje, które ja określę jako funkcje, które nie są zazwyczaj, nie wiem, w sumie chyba w ogóle nie są ujmowane w normalnej klasyfikacji. To jest funkcja polityczna i funkcja reprezentacyjna. Jeżeli chodzi o konkretne przykłady, zaraz będę do nich przechodził, zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, jak przebiegała ewolucja, ponieważ Andrzej będzie mówił o konkretnych przykładach, o konkretnych zastosowaniach, więc ja pozwolę sobie właśnie w ramach torowania mu drogi zrobić Państwu szybki przebieg, jeżeli chodzi o ogólną ewolucję pieniądza. I zazwyczaj przyjmowane jest, że pierwszą formą jest pieniądz towarowy, czyli barter. To nie jest do końca prawda. Jeżeli chodzi o środki płatności, środki wymiany dóbr, tudzież usług, na początku w ogóle, jeżeli rozpatrujemy ten temat, musimy zacząć od wspólnoty pierwotnej, pozbawionej de facto tego typu wymiany. Wspólnota pierwotna posługuje się stałym wolumenem, stałym zbiorem, do którego każdy członek wspólnoty dokłada i z którego każdy członek wspólnoty bierze. Jest to możliwe, ponieważ wspólnota pierwotna, zwłaszcza jeszcze na etapie zbieracko-łowieckim, jest bardzo niewielka. Bardzo łatwo jest śledzić potrzeby każdej jednostki, ponieważ ona je w bezpośredni sposób każdorazowo werbalizuje. Nie ma tutaj potrzeby dbania o przepływ towarów w jakikolwiek sposób. W związku z tym nie ma też potrzeby ani regulacji, ani usprawnienia, bo po prostu go nie ma. Dopiero potem, w ramach transformacji, w ramach tworzenia się pierwszych kultur, już nie zbieracko-łowieckich, a osiadłych typu rolniczego. Pierwszy raz pojawia się ten moment, że struktura plemienna przestaje wystarczyć. Mamy za dużo ludzi,
mamy zbyt wiele, a i tak mówimy w sumie o grupach relatywnie niewielkich, ponieważ to są kwestie także do kilkudziesięciu członków, tak na oko, archeologia cały czas jeszcze to bada. Następuje pierwszy moment konieczności zadbania o wymianę towarową i tutaj pojawia się pierwszy historyczny rodzaj właśnie regulowania tej wymiany, czyli to, co jest dzisiaj określane jako odroczenie terminu płatności. I polega to dokładnie na tym, co mówi ta nazwa. W momencie, kiedy mamy zbiór towarów, z którego wspólnota poprzednia, ta pierwotna, bierze i do niej dokłada w ramach swoich potrzeb i możliwości, nie ma potrzeby tego śledzenia, nie ma potrzeby tutaj w jakikolwiek sposób ingerowania, natomiast wspólnota rolnicza, osiadła, ma już bardziej zróżnicowane potrzeby. Pojawiają się pierwsze sytuacje, kiedy mamy na przykład konieczność, czy to też zadbania o przedmioty wskazujące na status, na władzę, czy jakiekolwiek inne, pojawiają się pierwsze możliwości, kiedy nie można od razu dołożyć do tej wspólnej kupki metaforycznej. W tym momencie jest problem. Bo co my z tym fantem zrobimy w momencie, kiedy potrzebujemy czegoś i nie możemy dać czegoś w zamian? Pojawia się odroczenie terminu płatności. Pojawia się pierwszy mechanizm zaufania w finansach. Okej, nie masz w tej chwili tego funta mięsa, gitara, ufam ci na tyle, ponieważ jestem członkiem twojej małej, zamkniętej społeczności, żeby przyjąć do wiadomości to, że ty potem ten funt mięsa na tym stole położysz, a na razie te dwa bochenki pod półmyku weźmiesz. Jakoś się dogadamy. To jest wymiana towarowa, bezgotówkowa, ale jeszcze nie barter. Barter w tym momencie jest już dosyć zaawansowaną formą i polega właśnie na tym, że znaczy jest efektem właśnie tego spadku zaufania. Momentu, kiedy już operujemy na takich dystansach na przykład, że nie możemy łączyć tego z zaufaniem do członka społeczności, tylko musimy to zrobić w zdecydowanie większym zakresie czasowym. Musimy dogadać się z człowiekiem, którego nie znamy. W tym momencie nie możemy już mu zaufać, że on położy ten funt mięsa, zwłaszcza że zazwyczaj to już nie jest kwestia funta mięsa, tylko pół stada krów. W związku z czym przychodzimy z tym pół stadem krów i oczekujemy tego czegoś bezpośrednio w zamian. Od razu. Nie ufamy, że kiedyś ten człowiek nam to przyniesie, ponieważ go nie znamy, nie jest członkiem naszej społeczności. Stąd pojawia się właśnie wymiana towarowa, barter i dopiero potem mamy już prostą drogę do trzech kolejnych etapów pieniądza, z których dwóch, a chyba nawet tylko jeden, bo chyba kończymy wcześniej, Andrzej już będzie mówił, czyli najpierw pieniądz kruszcowy, zwany także pieniądzem metalowym. Pierwszy moment, kiedy mamy możliwość usprawnienia handlu niekoniecznie dokonując całości transakcji na miejscu, dysponujemy środkiem, który może to przełożyć. W ekonomii jest to traktowane jako moment przełomowy, ponieważ przestaje zachodzić konieczność dokonania transakcji w jedności miejsca i czasu. Te transakcje można przekładać, można nimi manipulować. Potencjalnie można zawrzeć każdą w dowolnym momencie, gdzie tylko człowiek się znajdzie. No bo nie przegonimy życzonego metaforycznego stada krów gdzieś na drugi koniec kontynentu, natomiast możemy spokojnie dotrzeć w to miejsce z workiem monet. Potem okazuje się, że musimy... I pieniądz kruszcowy będzie nam towarzyszył właściwie przez większość historii. Dopiero właściwie koniec pierwszej światowej. One oczywiście pojawią się wcześniej, pieniądze papierowe. One oczywiście będą wcześniejszym wynalazkiem. Dopiero odejście od standardu złota, powiedzmy, wymusi większą obecność pieniądza papierowego w wolumenie, więc dopiero wtedy będzie jego, powiedzmy, rozkwit. Pojawią się nowe technologie zabezpieczeń i tak dalej, i tym podobne. No i ostatnie stadium, czyli już nasz współczesny świat, pieniądz bezgotówkowy, który z punktu widzenia ekonomii jest rzeczą absolutnie szaloną, a z punktu widzenia filozofii pieniądza jest rzeczą katastroficzną,
ponieważ w tym momencie pieniądz bezgotówkowy jest już bytem czysto wirtualnym, w związku z tym, tak jak dotychczas część funkcji pieniądza przypisanych do jego wartości odnosiła się do jakiegoś żetonu fizycznego rzeczonej wartości. W wypadku pieniądza bezgotówkowego jest to już niemożliwe, w związku z czym no to już są rzeczy dosyć z punktu widzenia filozofii pieniądza straszne, które na szczęście nas nie będą interesować, ponieważ my się cofniemy o te parę tysięcy lat wstecz. Jeżeli chodzi o funkcje czysto ekonomiczne, są one dosyć jasne i oczywiste. Tutaj nie ma za bardzo wiele do tłumaczenia, jak mi się zdaje. Warto jednakowoż mieć w świadomości tego, że pieniądz pełni również bardzo wiele funkcji, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nieoczywiste. I to są właśnie te, które nazywam funkcjami politycznymi i funkcjami reprezentacyjnymi. Pieniądz jest również nośnikiem wartości emitenta i symbolem pewnego zamysłu emitenta. W momencie, kiedy trzymamy w ręku monetę, pierwszy rzut oka na nią pozwoli nam powiedzieć coś o emitencie. Czy to będą napisy symboliczne, czy to będzie godło, czy to będzie cokolwiek, co emitent danej monety zdecyduje się na niej zawrzeć, za każdym razem będzie to miało dużą wartość symboliczną. W momencie, kiedy władca emituje swoją monetę, to jest świadectwem jego suwerenności. To nie jest tylko moment, kiedy to nie jest tylko świadectwo, powiedzmy, polityczne, społeczne, kulturowe. To, kiedy możemy z dumą powiedzieć, będąc na przykład danym piastowskim księciem, że jesteśmy na tyle znaczni, że możemy emitować swoją monetę. Oczywiście jest to prawda, ponieważ sam fakt tego świadczy o tym, że mamy na przykład dostęp do złóż srebra, które pozwolą nam to czynić. Ale każda osoba, która trzyma w ręku naszą monetę, trzyma również dowód naszego statusu. Trzyma świadectwo namacalne i niepodważalne tego, że jestem na tyle znacznym księciem, że faktycznie mogę sobie na to pozwolić. Po czym patrzy na tą monetę i widzi na przykład, że dajmy na to, ja się tytułuję Dux Mazowiensis na przykład. I w tym momencie, jeżeli na przykład jestem wczesnym księciem piastowskim, który dopiero postanowił sięgnąć po rzeczony książęcy stolec, to w tym momencie mamy namacalny dowód. Tak, ten człowiek faktycznie jest księciem mazowieckim. Nie mam jak tego podważyć. Mam monetę, która mi o tym jasno mówi. Każdy, który dotknie tej monety, będzie o tym wiedział. Obojętne, czy on jest moim poddanym, czy on jest zupełnie innym gościem z zupełnie innej dzielnicy. Więc mamy tutaj też coś takiego. Możemy tam zawrzeć symbole. Czy to będzie właśnie naszej władzy książęcej, czy możemy jakikolwiek inny, tutaj na pewno Andrzej będzie Państwu wspominał o różnego rodzaju detalach. Ja chcę tylko zasugerować, że jest to jedna z rzeczy, które możemy osiągnąć w momencie, kiedy emitujemy własną monetę. Więc mamy tenże symbol statusu, mamy symbol reprezentacji, mamy symbol naszej suwerenności, możemy mieć nawet jako symbol planów, ponieważ możemy na przykład zacząć bić monetę, zanim osiągnęliśmy stanowisko, i umieszczać na niej interesujące nas insygnie lub symbole, niejako zaklinając rzeczywistość i starając się popchnąć nasze wyniesienie na daną funkcję. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Także to mniej więcej jest ten moment, kiedy będę mógł właściwie przekazać głos Andrzejowi. To jest coś, co chciałem, żeby było poruszone, żebyśmy byli świadomi tego, jak wiele rzeczy pieniądz może przekazać, nie tylko wartość namacalną, nie tylko świadectwo. Zresztą
Andrzej będzie wspominał o bardzo wielu, wielu przykładach tego, w jaki sposób i czym płacono. Także, żebym nie był do końca stratny, ja mogę też rzucić jeden przykład, żeby nie było, że Andrzej zgarnął wszystkie ciekawostki, bo to by mnie zabolało mnie w serduszku. W momencie, kiedy mówiliśmy o odroczeniu terminu płatności, o pierwszych formach kredytowania, pozwolę sobie zadać Państwu zagadkę. Jaki jest najstarsza forma waluty najdłużej używana? Dałem te parę sekund na to, żeby Państwo sobie się zastanowili. I odpowiedź jest taka, że cóż, kijek. Leszczynowy kijek. Tak zwany z angielska tally sticks, które to są bardzo interesującym. Tutaj właśnie mieliśmy nawet z Andrzejem małą dyskusję, ponieważ to jest właśnie to, jak akademicy usiądą, możemy się pokłócić o wszystko. Dla Andrzeja tally sticks są formą pierwowzoru kredytowania, dla mnie są formą pierwszego pieniądza obrachunkowego. Ma to formę, a to zaraz wyjaśnię, dlaczego leszczyna. Ma to formę leszczynowego kijka, na którym osoby, które dokonują pewnej transakcji handlowej, robią nacięcia odwzorujące wartość tej transakcji w formie no, mierzalnej. Ile krów, ile worków zboża i tak dalej i tym podobne. W momencie, kiedy obie strony zgodzą się na rzeczoną wartość nacięć, kijek jest dzielony wzdłuż i tutaj każda osoba, która kiedykolwiek w życiu rozłamała wzdłuż kijek leszczynowy, doskonale wie, że nie uda się zrobić dokładnie takiego samego równego cięcia na dwóch kijkach w momencie, kiedy się je po prostu przerywa. W związku z czym dwie części są przekazane dwóm stronom transakcji. Jako ciekawostkę w ciekawostce, ciekawostki szkatułkowe, większa część przekazywana była zazwyczaj osobie, powiedzmy, wierzycielowi danej transakcji, nie osobie kupującej, tylko udzielającej towaru. Zwana była stock. Od czego w prostej linii jest stock market, czyli stock exchange, czyli giełda. Ale to taka właśnie ciekawostka szkatułkowa. I rzeczony kijek w momencie finalizowania potem transakcji, ponieważ to było tak jakby no jednak zachowanie stanu transakcji w momencie, na które obie strony się uzgodniły bez konieczności spisywania pisemnego kontraktu i bez konieczności finalizowania jej w sposób monetarny na bieżąco. W momencie, kiedy obie strony potem się spotykały, żeby uregulować należność, była trzecia strona, tutaj już naprawdę różne osoby tę funkcję pełniły, która sprawdzała, że obie połowy kijka do siebie pasują, że jest faktycznie to rzeczony, rozłamany kijek. Jest to dla mnie głęboko fascynujące. To ustrojstwo zostało uznane za tak doskonałe, że kiedy zaczęto go stosować w pi razy drzwi 4000 lat przed Chrystusem w Babilonii, to zakończono używania w 1826 roku w Wielkiej Brytanii. Sfajczono wszystkie, bo one były składowane w parlamencie, sfajczono je bodajże w 1834, ponieważ po prostu już chciano odzyskać to miejsce. Więc to właśnie była moja ciekawostka z mojej strony, bo chciałem mieć jakiekolwiek mięsko. Zanim przekażę głos Andrzejowi, z przyjemnością odpowiem na jakieś krótkie pytania, ponieważ na długie oczywiście też, ale po fakcie na razie krótkie, żeby nie zabierać Andrzejowi czasu na jego wystąpienie. Więc gdzie mam patrzeć na pytanie? Jest jedno pytanie, to znaczy Benek pyta, dlaczego akurat leszczyna? Dostępność
to jedno. Trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ponieważ tego podejrzewam, że nikt tak de facto nie zadał sobie nigdy tego pytania, tylko po prostu no, używano tej leszczyny, ponieważ zawsze używano leszczyny, więc zakładam, że jest to po prostu to. No. Może są tutaj też kwestie psychofizyczne drewna. Przyznam, że nie jestem dendrologiem, w związku z czym na tym się już dokładnie nie znam. Być może zgaduję, że leszczyna z racji swojej konstrukcji gęstości faktycznie pęka w sposób na tyle niejednorodny, żeby nie dało się uzyskać dwóch kawałków, a zarazem jest na tyle gąbczasta i lekka, że nie wymaga użycia żadnych narzędzi, tylko można to zrobić po nacięciu i rozciągnięciu dwóch kawałków. Tak zgaduję. Jeżeli krótkie pytania, to tyle, to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie uśpiłem Państwa przed clou programu. I Andrzeju, publiczność w Twoje ręce, a ja zostaję na słuchu. Dzięki Ci wielkie. A więc przechodząc dalej, od nieznanego nam momentu historii, co najmniej od początku epoki żelaza, aż do czasów dzisiejszych złoto fascynuje i oślepia w dużym stopniu ludzi. Padło już pytanie o złotą monetę na okładce i było to pierwsze pytanie naszej prelekcji. To jest oboczność Bizanta, o Bizantach i monetach późnorzymskich i wychodzących z Cesarstwa Wschodniego będę później jeszcze osobno mówił. Złoto od co najmniej początku ery żelaza fascynuje ludzi. Zapomnieliśmy już w tej chwili o srebrze, ale przez stulecia i tysiąclecia złoto i srebro napędzało ludzkie umysły i świadomość tego, kto co ma, kto ile może mieć, na co może sobie pozwolić. I tak naprawdę, pomijając kwestie wyjątkowe, będziemy skupiali się głównie na złocie, na srebrze, na brązie, na miedzi, na wartościach i walutach i monetach kruszcowych. I cykl prelekcji skończymy wraz z upadkiem standardu złota, o którym wspominał Przemysław. Technologio, nie zawiedź mnie. Tak naprawdę zaczniemy od prehistorii, czyli barteru i płacideł, o których wspominano już. Potem mówimy początki monet. Od pierwszych ich przypadków, zarówno te ich główne nici historii, które towarzyszyły nam po dzień dzisiejszy, jak i również te, które oboczności, które poszły w dziwnym kierunku i zapomnieliśmy o nich, bo nic nam nie przyniosły wartościowego. Zgadnijcie, tych długich było dużo więcej. Omówimy później Rzym i całą otoczkę czasów rzymskich. Przejdziemy przez wczesne i dojrzałe średniowiecze. Ale żeby nie zatrzymywać się bez potrzeby i nie nudzić, zacznijmy od wstępu. Prosiłem, żebyście wzięli groszówki. Dlaczego? Żebyście mogli wyobrazić sobie rozmiar, ciężar, gęstość monet, o których będziemy rozmawiali, które będę wam pokazywał i z którymi będziemy szli przez wieki. Problem po części w tym, że w dzisiejszej Europie nie ma ani tak ciężkich, ani tak lekkich monet, jak używaliśmy w niektórych momentach i wypadkach. Dlatego niejednokrotnie usłyszycie o coś mniej więcej tej wagi, albo wyobraźcie sobie, że coś jest wagi jednej czwartej tego, bo nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się pogorszyć, osłabić, pozbawić wartości i sfałszować. Na start podkreślmy, że jest to po części dowcip, ale mocno osadzony w wynikach badań, że właściwie wszelkie formy oszustw finansowych i wszelkich form wyłudzeń związanych z pieniądzem mają swój początek historyczny i zostały wynalezione już w czasach antycznych, a potem tylko udoskonalane i dostosowywane do współczesnych form pieniądza. Jeśli wyobrażacie sobie, że coś można zrobić z pieniądzem, w jakiś sposób go ukryć, ukraść, zmienić, sfałszować, wyłudzić lub cokolwiek, prawdopodobnie wymyślił to już ktoś w czasach epoki żelaza.
ponieważ inwencja ludzka w zakresie tego, jak zarobić się, nie narobić i sfałszować tą monetę, która trafiła w nasze ręce, była ogromna. Jednogroszówki mają około 15,5 mm i ważą 1,6 grama. 19,5 mm, 2,6 grama to są 5-groszówki, 18,5 mm, niemal 4 gramy 20-groszówki. I będzie to na paru poziomach wyzwanie dla nas, ale to dopiero za chwilę. Bo zaczniemy od barteru. Przemysław wspominał o czasach, kiedy pojawił się ten drobny problem, że nasza grupa społeczna, nasza mała wspólnota lokalna powiększyła się na tyle, że już nie możemy zaufać lub nie możemy spamiętać lub nie możemy przenieść naszego towaru. Albo co gorsza, kiedy wyruszamy na naszą wędrówkę, by opuścić letnie łowiska i przenieść się na zimę w lepsze miejsce i spotkamy inną grupę, to forma handlu w jakiś sposób rozwija się coraz aktywniej. Barter, czyli właśnie transakcja handlowa polegająca na wymianie jednych towarów za drugie, nie będę tu wchodził za głęboko, jest to początek gospodarki w rozumieniu, w naszym rozumieniu tego, początek gospodarki między grupami społecznymi, ale nie będę tu już się dublował. Słyszeliśmy już o tym sporą dawkę informacji. Przejdę za to płynnie do pierwszej formy przedpieniądza tak naprawdę. Płacideł. Jest to pieniądz przedmiotowy, forma pieniądza odmienna od monet i pieniędzy papierowych. Chodzi o przedmioty, o rzeczy, których wartość opiera się bądź na użyteczności pełnione przez nie, bądź na powszechnej umowie. I płacidła zazwyczaj pojawiły się przed powstaniem form pieniądza. Zazwyczaj, ponieważ są kultury i społeczności, w których pojawiły się równolegle. Są kultury i społeczności, nie wchodząc w szczegóły, bo musiałbym wygłosić osobny wykład na ten temat, w których funkcjonowały i rozpoczęły funkcjonowanie długo po tym, zanim inne okoliczne społeczności zaczęły używać już pieniądza. W dużej formie płacidło po prostu jest uproszczeniem transakcji, towarem trzecim służącym do rozliczenia naszego porozumienia handlowego. Były to zarówno rzeczy o bezpośredniej formie użytecznej, jak już wspomniano, jak i na powszechnie przyjętej umowie. Przykładowo w starożytnym Rzymie za formę rozliczenia, na którą przeliczano wartość obu towarów i w której się rozliczano, czy faktycznie, czy w formie teoretycznej, było bydło, więc rzeczy wyceniali, obie strony wyceniały towary na bydło i w tym rozliczały się równoważni obu towarów. Podobnie Mezopotamii pojawia się w tej formie zboże w obszarach puszczańskich Europy Wschodniej. Bardzo szybko pojawia się kura, skóry, futra, które będą towarzyszyły takim formom wymiany do XIX wieku, kiedy Europejczycy udadzą się aktywnie eksplorować i eksploatować Kanadę, Amerykę Północną, Południową, Afrykę. Kły, skóry staną się formą towaru barterowego, płacidła do rozliczenia barterowego z miejscowymi, którzy nie funkcjonują w sferze pieniądza i przez długi czas nie mają chęci przyjmować dziwnych, świecących, bezwartościowych kółeczek. I tak, mamy też przykłady płacideł opartych na umowie powszechnej. W Japonii, Indiach i Chinach były to częstokroć muszle. Muszla konkretnego gatunku służyła za formę przeliczenia. Dwie krowy są warte muszle, a 6 wiader zboża są warte muszle, więc 6 wiader i krowy są warte tyle samo, wymieńmy je. Ewentualnie te 3 krowy są warte 3 muszle, ale mam zboża w tym wiadrze za 4 muszle, więc wisisz mi muszle. Jest to uproszczenie, tak, zgadza się, jest całkowicie uproszczenie. Acz powiedzmy szczerze, jeśli zacznę w to iść, to umrzemy. Więc mam nadzieję, że ta forma płacidła jest dla was zrozumiała, bo będzie w jakiś sposób rzutowała na to, co ludzie będą sobie robić przez długie stulecia. Mamy tu przykładowe płacidła. Na dole obrazek z płaskorzeźby egipskiej przedstawia krowę w rozliczeniu. Mamy również przedmioty metalowe, ponieważ zaczynamy w epoce żelaza. Żelazo, metalowe wyroby, brąz, miedź bardzo szybko stają się
towarem łatwej wymiany, bo są towarem wartościowym, stricte wysokiej wartości, więc półprodukty służące do ich wyrobu stają się łatwym w transporcie, wysokiej wartości środkiem rozliczeniowym. Pomijając już płacidła, idziemy dalej. Przechodzimy do wczesnej epoki żelaza. Jest to temat, który osoby śledzące Nerdy Nocą znają bardzo dobrze, bo prelekcja na ten temat już się pojawiła. Pozdrawiamy. W prezentacji macie link, żeby móc sobie przypomnieć to, co chcecie, to, do czego chcielibyście sięgnąć. Przypominając w absolutnym skrócie podstawowe kwestie, w ośrodkach zbliżonych do miejsca, gdzie pojawi nam się pieniądz, mamy nowe państwo egipskie, mamy okres jego świetności aż do upadku i schyłku tak naprawdę. Tak, już prawie mi spadł laptop, ale jesteśmy bezpieczni. Nowe państwo, ich wojny z Hetytami na obszarze Syrio-Lewantu i tak naprawdę ich dominacja obu tych potęg w Azji Mniejszej na Bliskim Wschodzie, czyli w ośrodkach największego rozwoju gospodarczego obszaru okołopieniężnego. Obszaru pieniężnego dlaczego? Ponieważ zaraz przejdziemy do Lidii w obszarze Azji Mniejszej, skąd rozpleni nam się pozytywny lub negatywny, zależy jak na to patrzeć, środek płatności zwany jako pieniądze. Mamy więc mocarstwa egipskie Hetytów, mamy również, mamy cały rozwój rzemiosła żelaznego, roznoszenie się epoki żelaza na coraz kolejne obszary. I w czasach tych po raz pierwszy mamy potwierdzone formy równoważności czy wyceny złota i srebra bezpośrednio na towar. Konkretnie mamy zachowane przy obocznych, nazwijmy to, źródłach sugestie wartości rzemiosła hetyckiego, zmonopolizowanego właśnie przez specyficzną kastę rzemieślniczą, gdzie podkreślane było, że żelazo w tej wczesnej epoce, żelaza właśnie, tak, powtórzenie w zdaniu, na obszarze hetyckim i handlującym z nich cenione było 5-krotnie w stosunku do złota i 40-krotnie w stosunku do srebra. Jest to ważne na paru poziomach. Po pierwsze, pierwszy raz mamy pewność, że faktycznie znamy jakąś formę przeliczenia wartości, a przez całe nam przedzieje będziemy zmagali się z tym, że ciężko nam jest dojść do tego, ile coś było warte na dzisiejsze i jak odnieść ceny. Po drugie, ważne jest również to, że stosunek jedna sztuka złota do 8 srebra będzie nam wielokrotnie towarzyszyła jako uśrednienie wartości tych dwóch surowców. Jeśli ktoś jest zainteresowany, w prezentacji mamy załączoną bardzo dokładną mapę cywilizacji i układu cywilizacyjnego epoki, wczesnej epoki żelaza. Ja sam nie będę tego ciągnął, żeby przejść do tematów kolejnych. Przejdziemy do Lidii. Lidia jest małym, niewielkim obszarem na terenie Azji Mniejszej, który Grecy uważają za część Grecji. Hetyci uważali to za... Wydaje nam się, że uważali to za swoje terytorium. Prawdopodobnie przynajmniej część społeczności lidyjskiej i ich władcy uważali się za zupełnie oddzielny byt. Mocarstwa mezopotamskie wszelkiego typu sięgające tam w pewnych momentach uważały ją za część siebie. Jest to takie państewko w górach. Małe władztwo w górach. Jest to tyle specyficzne, że wbrew obiegowej opinii to tam powstały monety. Tam powstał pieniądz. Konkretnie w tamtejszych górach były złoża elektrum. Elektrum to jest stop złota i srebra występujące w naturze. Mamy tutaj przykładowe monety, które tak naprawdę bryłki nieukładane jeszcze w, niekute jeszcze w krążek nam znany, bardziej mniej więcej topione w jedną wartość, jeden ciężar monety, na których odbijano stosowne znaki. Jest to w ogóle fascynujące, ponieważ na samych początkach historii pieniądza ludzkość wpadła na ludzkość. Urzędnicy dworu władców lidyjskich wpadli na dość prosty pomysł, skoro mamy stop elektrum, który jest wart, ile jest wart, to jeśli na każdym nabijemy inny symbol, na każdej monecie, na przykład jelenia bawu i lwa,
to możemy policzyć sobie bardzo łatwo, że trzy jelenie to będzie jeden lew i będziemy mieli całkiem fajny system pieniężny, nie? Skądś tam się kojarzy. Jest to pomysł, który teraz nieźle funkcjonuje i wtedy przez chwilę wydawało się to być świetnym pomysłem, dopóki nie, jakby to delikatnie, jeszcze chcę olać delikatność, dopóki pomysł nie zetknął się z ludźmi. To znaczy szybko, przez szybko zdaje się, że w ciągu pierwszych lat ludzie świadomi wartości złota i srebra na drodze eksperymentów dotarli do tego, jak tą monetę przetopić jeszcze raz, pozbyć się zawartości złota, dodać srebro, żeby w monecie pozbyć się tego, co wartościowe, zachować cały czas monetę i mieć jeszcze złoto i wyjść na swoje. Co szybko pokazało, że monety te bardzo szybko traciły na zawartości złota, które w tajemniczy sposób wyciekało w inne miejsca. Ludzka kreatywność nawet w czasach nierozwiniętego rzemiosła jeszcze do współczesnych, do późniejszych rozmiarów i nieznajomości aż tak chemii czy tego typu rzeczy, bardzo szybko odkryła, jak pozbyć się złota z przedmiotu tak, żeby przedmiot wyglądał wciąż tak samo. Jest to jedno z pierwszych wielkich osiągnięć ludzkości, fałszerstwo monety. Wszystkie opracowania, które przejrzałem, sugerują, że pierwsze monety zaczęto fałszować w ciągu 10 lat od ich wynalezienia w epoce żelaza. I chciałbym powiedzieć, że to szokujące, tylko nie. Ale w takim razie władcy lidyjscy, utrzymując przez dłuższy okres tą formę waluty, w końcu decydują się na ich zmianę, na zmianę systemu, na przejście na osobne monety złote i srebrne o różnej wartości w stosunku do tego, jak ludzie cenią złoto i srebro, co zmienia ten system w ten sposób na kolejny czas tak naprawdę do upadku standardu złota, czyli na kolejne, o mój Boże, ponad 3000 lat co najmniej. Oznacza to też w bardzo niestety brutalnej formie, że rzeczy przestają być łatwe. Nie możemy patrzeć już tylko na obrazek, który jest na pieniążku. Niestety musimy brać pod uwagę również wagę monety, kształt, formę, jakość srebra, ilość karatów i tak dalej, i tak dalej. I pieniądz przestaje być łatwy bardzo szybko. Ale jest to pomysł, który w VI stuleciu przed naszą erą przechodzi w system bimetaliczny, czyli przechodzi w formę osobnych monet, staterów tak zwanych ze złota i srebra. Potwierdzenie to znajdujemy u Herodota, posłużę się cytatem. Lidyjczycy są, o ile wiemy, pierwszymi ludźmi, którzy wybili złote i srebrne monety i się nimi posługiwali. Dzieje. Tom pierwszy, 93. I w ten sposób przechodzimy do tego, co zrobili z tym ludzie. To znaczy wszystkie okoliczne państwa, wszystkie okoliczne społeczności i cywilizacje bardzo szybko doszły do wniosku, że jeśli mamy zabrać 3 krowy albo 2 krążki, to całkiem bardzo opłaca się wybić te monety. Dobry plan. Ha, ha. I ich król bije te monety, tak. Ale jaka dla nas jest w tym korzyść? To może my też wybijmy monety. Oczywiście jedni zrobili to dobrze, a drudzy zrobili to tak, jak im się wydawało. Co oznacza, że mamy wiele ścieżek bardzo kiepskich rozwiązań monetarnych. Podejście Egiptu czy Mezopotamii do bicia monet uważam za fascynujące wydarzenie, o którym najlepiej zapomnieć. Ale o nim również wam powiem, tylko później. W każdym razie w ten oto sposób na arenie naszych dziejów pojawia się pieniądz. I pojawia się bimetalizm. System pieniężny oparty na oto, że jednostki monetarne są bite w oparciu o 2 metale, o złoto i o srebro, mają swoje odniesienia wartościowe, mają w stosunku do siebie konkretne przeliczniki i znaczenia i wartości. I więc tak, co do bimetalizmu, kilka faktów podstawowych. Po pierwsze, rezerwy stanowiące pokrycie pieniądza są utrzymywane albo w obu metalach, albo w jednym z nich, a oba te kruszce są prawnym środkiem płatniczym. To znaczy, że dla czasów dawnych monety złote i srebrne są warte tyle, ile zawierają złota i srebra i obie są jednolicie tak samo ważne, tak samo można oboma płacić.
W czasach, kiedy wchodzi nam pieniądz papierowy, ale nie upadł jeszcze system złota, dany bank to zawsze w banku centralnym, w banku może być wymieniony na ilość kruszców w monecie przypisaną do wartości tego pieniądza. Oto jakie to spowodowało problemy i z czym, gdzie z tym utknęliśmy i dlaczego z czasem porzucono standard złota, przejdziemy za dużo dłużej, kiedy dojdziemy do tego momentu. System ten wymagał ustanowienia określonego stosunku wymiany, to znaczy określonej wartości monet złotych do srebrnych i wyraźnego podkreślenia, ile są do siebie warte. Niestety, i o czym będziemy mówić jeszcze później, ludzie bardzo łatwo kierują się w stronę szukania tego, żeby te wartości wykrzywić i zakrzywić na swoją korzyść. I pomijam już to, że kiedy w różnych państwach monety mają różną wagę i różną zawartość srebra i złota, ciężko i niełatwo jest przeliczyć je między sobą i robi się z tego prawdziwa sztuka z czasem. Pomijam już to, że pojawiają się metody pozbywania się części zawartości złota czy srebra z monety i dodawania tam dodatkowych, mniej wartościowych metali odpadowych, co z czasem zaczynają robić państwa, ale system i ilość tych oszustw i form wyłudzeń i przemian i przekształceń monety będzie raz za razem powodował kryzysy finansowe w kolejnych imperiach, o których będziemy mówili. Tak, pierwsza hiperinflacja już za wczesnego Rzymu, zgadza się, to nie jest wynalazek XX wieku, a oni nie musieli nic drukować, oni musieli znaleźć na to metal. Każda zmiana rzeczywistego stosunku wartości obu kruszców powoduje zaburzenie polegające na wypieraniu z kruszców tych relatywnie cenniejszych. O tym będę mówił jeszcze później, pisał o tym nasz Kopernik również. W dużej mierze sprowadza się to do tego, że jeśli na rynku są monety lepsze i gorsze, to chcemy zachować lepsze, a gorsze wcisnąć jakimś, za przeproszeniem, frajerom. Najlepiej frajerom, którzy nie będą mogli tu wrócić, więc lepiej kupcom, którzy wyjadą. A jeśli mamy tylko dobre monety, to czasem chcemy któreś sprawić gorszymi. A co gorsza, kiedy przyjadą kupcy skądś, to będą chcieli nam wcisnąć gorsze, a zatrzymać lepsze. A dobre przestają krążyć na rynku, bo zakopujemy je pod łóżkiem na gorsze czasy. Tak, upraszczam w dużym stopniu, ale sprowadza się to do tego, że z czasem funkcjonowanie pieniądza w obiegu powoduje, że ten lepszy zostaje gdzieś, a ten gorszy krąży. O czemu państwa usiłują wielokrotnie przeciwdziałać różnymi metodami, niektórymi bardzo rozsądnymi, innymi tak niecałkiem. Pojawiają się próby i metody wycofywania całych form czy rodzajów monet, wycofywanie monet bitych przed określonym wzorem. Zresztą o Polsce i Królestwie Polskim będzie osobna część pod sam koniec, ale monety wycofane na Śląsku za wczesnych Jagiellonów. Nasza mennica królewska wykupiła z księstw śląskich i przebiła na monety litewskie, gdyż tak było taniej. Ale do tego jeszcze wrócimy. Mezopotamia, Etruskowie, Egipt, Persja. Mocarstwa niezwykłe i fascynujące. Przede wszystkim zacznijmy od paru słów o Mezopotamii. Bardzo długo na obszarze Mezopotamii, o czym mówione było również na poprzednich podcastach Nerdów Nocą o tamtej epoce, pojawia się bardzo skomplikowany system przeliczeń i wag i miar odpowiedni dla określonych rodzajów produktów. Bo jak pamiętacie, na pewno osobne przeliczenia, ile w jakiej jednostce liczymy zboże, w jakiej bydło, w jakiej płyny. I teraz wyobraźcie sobie te różnorodne systemy liczenia. Wyobraziliście je sobie? Super. I teraz zastanówcie się, jak wycenić je na monetę. Bardzo długo w Mezopotamii utrzymuje się barter i sztabki srebra. Monety nie są popularnym podejściem do problemu z jakichś przyczyn, wyobraźcie sobie. Z jakichś przyczyn, ludzie nie kupili tego pomysłu tam. Może dlatego, jak wiele zmiennych i jak wiele kłopotów to generowało im tak naprawdę. Więc tak naprawdę dopiero w Persji, już Persji tej podbijającej Azję mniejszą i idącą na Grecję, tej mocarstwowej i zjednoczonej, pojawiają się monety,
Często są to monety greckie lub monety wzorowanych na greckich i lidyjskich i w pierwotnej formie służą głównie opłaceniu zewnętrznych najemników. Z tych samych przyczyn pojawiają się monety w Egipcie, gdzie Egipt przez długi czas, posiadając ogromne złoża złota, ale praktycznie żadnych złóż srebra, nie bije właściwie w pierwotnej formie monet. Potem wchodzi w monety miedziane i brązowe do obrotu wewnętrznego, bo nie oszukujmy się, monetę brązową, miedzianą, cynową nikt poza Egiptem niespecjalnie ma ochotę do obrotu przyjąć. Potem pojawiają się takie oto złote statery, to jest akurat złoty stater z faraona Nektanebo. One są bite w celu opłacenia wojsk najemnych, ponieważ konieczność opłacenia najemników, a moment końca, zwłaszcza nowego państwa, końca drugiej fazy wojen z Hetytami i późniejszego upadku mocarstwowości Egiptu, jest to okres wojen najemniczych i zwłaszcza wykorzystania najemników, których opłacano takimi właśnie monetami. Jeszcze specyficzniejsze, jeszcze dziwniejsze są kwestie związane z Fenicją. Jestem pewien, że większość z Was słyszała w szkole, że Fenicjanie wymyślili monety. Możecie pokiwać głową lub nie, ale zasadniczo jest to, cenzuruję sam siebie, powiedzmy, że nieprawda, a konkretnie koło prawdy to nawet nie stało. Po pierwsze, zasadniczo Fenicy kupcy bardzo długo praktykowali handel wymienny i nie przyjęli metalowej ani żadnej tego typu waluty. Wykorzystywali czasami sztabki srebra mezopotamskie lub monety lidyjskie w obrocie, ale były to obroty zewnętrzne przede wszystkim. Wewnętrznym przez bardzo długi czas Fenicja stosuje przeliczniki lidyjskie, monety jakie się trafią i nie idzie we własny rozwój w tym zakresie. Ale kiedy pojawia się imperium Dariusza I, włącza Fenicję do swojego państwa, pojawiają się faktycznie monety fenickie z prostego powodu, ponieważ jest to konieczne, jest to niezbędne do utrzymania handlu zewnętrznego, który umożliwia tym miastom zachowanie swojej niezależności. A co jest ciekawe, bo wokół wszystkich tych miast fenickich, i to był jeden z powodów, dla których przez długi czas sądzono, że oni byli jednymi z wynalazców monet, były ogromne złoża srebra. Z czasem pojawiają się więc monety brązowe i srebrne z wizerunkiem władców, bogów opiekuńczych, lokalne wzory, statek, cedry fenickie. I one są bite w każdym z miast. W Sydonie, Tyrze, Byblos, Arados, Kiton, Matos, Berytos, Trypolis i tak dalej, w Koloniach, w Kartaginie są bite osobno, swoje własne, inne niż wszystkie pozostałe i nie według jednego wzoru. To znaczy, że jeśli między Byblos a Sydonem jest powiedzmy chyba 50 kilometrów góra, ale monety z jednego z tych miast w drugim są zupełnie inne i częstokroć bardzo ciężko jest je przeliczyć. Etruskowie to w ogóle kolejny fascynujący przypadek. W dużym uproszczeniu Etruskowie, kiedy już sięgnęli po wzorce czerpane z greckich miast, kolonii na Sycylii, zwłaszcza po pierwsze, w całości ściągnęli system monet srebrnych i złotych od Greków, ale za to brązowe od Rzymian. Po czym w niezwykłej kompilacji tego połączyli to w system pieniężny, który dotychczas zasadniczo nawet go prawie nie znamy, bo prawie nie przetrwał. Tak był masowy i doskonale przygotowany. Badacze, których miałem okazję przejrzeć na ten temat, a Etruskowie nie są bardzo popularnym tematem, zdają się sugerować, że pomimo pojawienia się monet i wymiany pieniężnej na obszarach Etrusków, oni raczej postawili na zachowanie barteru. I jest to kolejny fascynujący przypadek tego, co ludzie potrafią zrobić. Mezopotamia stawia na srebrne pierścienie w pewnym momencie. Porzuca, tak jak Egipt, dziwne formy pierwotne, nie wchodzi jeszcze w monety. Mezopotamia porzuca srebrne sztabki, które stają się niewygodne, wchodzi w srebrne pierścienie. Oraz, co może zaciekawić kolegę Przemysława, bo jest to podobne do jego leszczynowych kijków, gliniane żetony wypalane z symbolami pieniężnymi i służące do śledzenia długów i płatności.
Pierwsze znaleźliśmy z około 3300 roku przed naszą erą, przy czym nie mamy do końca pewności, w jakiej formie funkcjonowały, no bo nie zachowały się aż tak szerokie ich ślady. Mezopotamczycy, mimo pojawienia się pierwszych monet, pomiędzy sobą w rozliczeniach na wsi, w mieście, w niewielkich społecznościach rozliczają się cały czas jęczmieniem, który przelewają na ich objętość miary i rozliczają się. Pojawiają się również monety z miedzi, ceny których również, tak jak w innych przypadkach, nikt nie chce poza ich własnym krajem, bo zasadniczo, no cóż, złoto i srebro, w złoto i srebro wierzy każdy, a w miedź to już tak nie za bardzo. Późne dynastie egipskie mocniej wchodzą w pieniądz, ale jest to przede wszystkim pieniądz około grecki, czerpany z ośrodków i inspiracji greckich i po części służy temu, żeby płacić najemnikom greckim, powszechnym wtedy w świecie blisko wschodnim. Tu walczę z sobą, ale jeśli zacznę wam mówić o greckich najemnikach na Bliskim Wschodzie, to skończymy około 4 rano i nie powiem wam nic więcej o pieniądzach, więc Kaja daje znać, żebym poszedł dalej, więc zapomnijcie, że mówiłem o greckich najemnikach na Bliskim Wschodzie. Tak będzie dla wszystkich dużo lepiej. Może jeszcze do tego wrócimy. Ogólnie podsumowując, Egipcjanie, Fenicjanie, Kartagińczycy, Etruskowie i Mezopotamczycy nie podeszli pozytywnie, czy może podeszli wolno i z namysłem do wynalezienia pieniędzy, a potem tak długo z tym funkcjonowali, aż udało im się ukraść ten pomysł od bardziej zaawansowanych pieniężnie cywilizacji. Ale bardzo lubili brązowe i miedziane monety, ponieważ były proste i dały się rozliczyć. Czas na pytania. Mam. Ty się napij wody, bo Elfka pyta, skąd się wziął mit o Fenicjanach, którzy niby wynaleźli pieniądze i chciałabym, żeby, ja to zapamiętam i przypomnę, ale chciałabym, żeby to pytanie zostało i podywagujemy sobie pod koniec, już po twojej prelekcji, ponieważ już się pojawiło kilka różnych hipotez i będziemy je analizować z zawodowymi historykami, więc to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Nie ma problemu, jakieś inne pytania? Było pytanie, co jest na tym staterze z poprzedniego slajdu? Mary i Bies pytają, że wygląda jak anatomiczne serce pod automatyczną dojarką i ja zgadzam się z tym opisem. Chodzi o to? Tak. O którą monetkę? O złotą? Tak, złota moneta po samej prawej stronie slajdu. A to łódź jest. Tu są wiosenka. To łódź jest. Egipska. Milowa. Też byłem w szoku, ale tak, to jest łódź. Faktycznie. Wizerunki właśnie tych łodzi, trzciny i tak dalej, porównajcie. Tak, no. Tylko to coś, co jest na dole, to co wygląda jak serce anatomiczne. A to jest sieć z rybami. Sieć z rybami, faktycznie, jeszcze tutaj ma tę siatkę. Jeszcze jedno pytanie. I ma rybę, tak nawiasem mówiąc. I w środku złapał rybę. Ale ja sobie to przybliżyłem na telefonie, więc łatwiej to zobaczyć, tak. Okej, jest jeszcze jedno pytanie. Adam pyta, jak sprawdzano wartość monet? A to jest bardzo proste pytanie o bardzo skomplikowanej odpowiedzi. Kiedy tylko pojawiły się monety, pojawili się ludzie, którzy próbowali oszukać innych na tych monetach, więc kupcy i odbiorcy monet bardzo szybko zaczęli szukać sposobu na sprawdzenie wartości monet. Po pierwsze, na brzegach bardzo często i bardzo szybko pojawia się osobny wzór. Jak widzimy, choćby możemy spojrzeć na tą złotą jako przykładzie, a na srebrnej też je widzicie, ponieważ kiedy jest taki wzór, ciężej jest oskrobać brzegi monety ze złota, żeby zmniejszyć jej wartość. I ten pomysł będzie trzymał się z nami bardzo długo. Sprawdzano wagę monety, ile powinna ważyć. Sprawdzano miękkość i giętkość monety pod kątem tego, że mniej więcej znano właściwości monet o odpowiedniej zawartości złota czy srebra. Czasami sprawdzano ich reakcje na podgrzanie i inne. Przy czym nie da się prześledzić, kiedy które pomysły i rozwiązania się pojawiły jako pierwsze. Nie jesteśmy w stanie dosłownie odpowiedzieć inaczej niż przewidując i opierając się na późniejszych rozwiązaniach, jak właściwie te pomysły się pojawiały i jak właściwie to ze sobą funkcjonowało.
Przy czym to są... Mówimy o metodach, które będą funkcjonowały, dopóki istnieją złote monety i srebrne monety i system kruszcu po prostu. Dodam tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o Andrzej, ponieważ mam wrażenie, że to jest pytanie, to jest rodzaj pytań, które mogą się pojawiać jeszcze przy różnych okazjach. Jeżeli chodzi o rzeczy dotyczące historii codzienności, historii bardzo takich podstawowych pytań, łącznie z na przykład tym mitycznym już trochę u mnie w instytucie pytaniem, pardon, problemu, ale czym się podcierano w średniowieczu. Dowcip polega na tym, że to są pytania szalenie trudne do odpowiedzi, ponieważ nikt tego nie zapisywał. To były rzeczy codzienne, rzeczy zupełnie powszechne, których nie uważano za warte w jakikolwiek sposób no, zapisywania dla potomności, no, bo to były ich realia. W związku z czym, jeżeli chodzi w tym konkretnie przykładzie, jeżeli chodzi o sposoby no, badania konkretnej zawartości kruszcu, jesteśmy skazani w dużej mierze na dowody pośrednie, na przykład zachowane wagi do monet i tak dalej. Dopiero na podstawie tego typu rzeczy możemy domyślić się, w jaki sposób, powiedzmy, przebiegały pewne procesy, na przykład w tym konkretnym przypadku oceniania prawdziwości monet. To jest niestety bardzo trudno będzie na tego typu pytania odpowiedzieć. Tak, oczywiście, jak widzę cytat z Nowych Aten, kuń jaki jest, każdy widzi. W międzyczasie zły major Witek znalazł tę monetę i na Wikipedii twierdzą, że prawa strona tej monety, czyli ta łódź i tak dalej, jest hieroglifem oznaczającym dobry pieniądz. Bardzo być może. Optymiści. Idziemy dalej. Uwaga, wszyscy biorą do ręki swoje monetki, które przygotowali do obejrzenia. I teraz tak. Momencik, otworzę stosowną ściągaweczkę. Wiesz, pamięć ludzka jest zawodna i nie ma sensu ryzykować błędu. 18. Bierzemy 20-groszówki. Czy wszyscy znaleźli 20-groszówki? Mam nadzieję, że tak. Jest to mniej więcej odpowiednik drachmy greckiej, greckiej monety, która zdominuje świat. Jest to 18 mm, czyli odrobinę mniej niż 20-groszówka średnicy. Jest to 4,3 grama mniej więcej, czyli o jakieś 10-12% więcej niż waży 20-groszówka. Większość greckich monet bitych w Grecji było 2000 poleis i podejrzewam, że kiedy Witek dojdzie do tego momentu historii, to będzie potrzebował bardzo dużo czasu, żeby wam o tym opowiedzieć. Cieszę się, że nie jestem nim. I z tych 2000 miast 1000 biło monetę własną. 1000. Macie chwilę, żeby przeprawić świadomość, co to robiło gospodarce, ale w pewnym momencie Grecy zaczęli bić się właściwie, uwaga, na ten sam rozmiar i wartość. Czyli zapewnili nam choć minimum cywilizacji. Powinniśmy być im wdzięczni, bo moglibyśmy skończyć w piekle. Obejrzyjcie sobie przez chwilę monety, jakie tu widzicie. Macie chwilę. Symbole, wszystkie co do jednego niemalże oznaczają bóstwa lub formy deistyczne odnoszące się do istotnych pojęć związanych z pieniądzem. Roztropność, uczciwość, wszelkie formy etyczne i inne rzeczy, które bankierom i kupcom zdarzają się mniej więcej, powiedział pracownik banku. Drachma jest czymś, co zmieni świat. Spójrzcie na te monety, to jest coś, co zmienia świat. Ponieważ Grecy znajdują mnóstwo złóż srebra i zaczynają bić te monety w 1000 mennic, wprowadzają je do płatności, wprowadzają je do świątyń, wprowadzają je do obrotu, wprowadzają je do płacenia najemnikom, ludziom
A ponieważ tak się dzieje, to kiedy greccy najemnicy po zwycięskich wojnach z Persją, po zwycięskich sukcesach, po kolonizacjach i ustanowieniu miast w setce miejsc Morza Śródziemnego i dalej Morza Czarnego i nie wiadomo co jeszcze, sprawiają, że inne cywilizacje i państwa muszą się dostosować. To znaczy, kraje, które do tej pory nie używały monety, jeśli chcą prowadzić interesy z Grekami, ich potrzebują. Miejsca, które nie mają srebrnych monet, gromadzą i używają srebrnych monet greckich, bo ich potrzebują. Egipt chociażby w swoich skarbcach gromadzi srebrne greckie monety, by się w nich rozliczać, bo nie ma zasobów srebra własnych. I w ten sposób drachma wędruje dalej. Z kupcami egipskimi wędruje do późniejszego Aksum, na terenach dzisiejszej Etiopii, wędruje szlakami przez Mezopotamię, do najdalszych terenów dzisiejszego wybrzeża Zatoki Perskiej i z pierwszymi ich skupcami pojedynczo dociera nawet do Indii. Na co znajdujemy ślady? Grecka moneta, drachma na początek, potem jej wielokrotności, oboczności, inne formy, roznosi się po całym świecie niczym koronawirus w zeszłym roku. Ale mam nadzieję, że koronawirus nie zostanie z nami tak długo, jak drachma została. Bo się nie pozbijamy. Polis handlują ze sobą. Polis swoją niezależność okazują poprzez bicie swojej monety, o czym Przemysław wspominał, i manifestują tym, jak z nią funkcjonują, jakich sojuszników monety używają, jakie biją, jakie ma symbole, komu pozwalają ją użytkować, swoją niezależność, swoje sojusze, swoją pozycję gospodarczą, kulturalną i tak dalej. I dominują w handlu, bo skoro płacą wszyscy pieniądzem greckim, to pieniądz grecki staje się standardem. Waga staje się standardem. Jakość staje się standardem. A z czasem miasta greckie, przede wszystkim z Atenami na czele, dominują handel śródziemnomorski, trzymając zarówno szlaki handlowe, zarówno główne rynki pośrednictwa, zarówno główne floty handlowe, jak i monety i ich źródła. I na zawsze ustawiają dużą część społeczności Morza Śródziemnego na bardzo konkretnym kursie i bardzo konkretnej formie kultury pieniądza, który potem przyjęty przez Rzymian, zostanie z nami w obocznościach i zmienionych formach do początków XX wieku. Niby tylko niewiele mniej niż 20-groszówka, niby tylko coś niewielkich rozmiarów, a zasadniczo na zawsze zmienia Europę i świat. Potem pojawiają się oczywiście wielokrotności tych monet, cięższe monety, ważące powiedzmy 20-krotności. Jeśli spojrzycie na tą monetę sową, to będzie środkowy rząd, druga od lewej. Jest to na jednej stronie sowa, na drugiej Atena. Jest to moneta bita w Atenach. I jest to najpopularniejszy środek płatniczy i najpotężniejszy kaganiec na miasta greckie, jakie stworzyło jedno z pierwszych mocarstw europejskich, nazwijmy to, bo tak naprawdę Ateny będą jednym z pierwszych mocarstw obszaru, który dzisiaj jest Europą. I będą tym mocarstwem nie tylko siłowo, ale również gospodarczo, politycznie, kulturalnie i tak dalej. A wszystko zacznie się od takiej małej monety i trzech kopalń srebra na pobliskiej wyspie Laurion. Potem oczywiście idziemy w Sycylię, z Sycylii te monety wędrują do Celtów, wędrują do Etrusków i do Rzymian. A teraz zadajmy sobie przede wszystkim kluczowe pytanie. Bo złoto jest, jakie jest złoto, każdy widzi. Ale czemu złoto było super? Na mapce widzicie główne źródła produkcji srebra, z jakimi będziemy mieli do czynienia na omawianym przez nas obszarze. Powody są dwa. Jeden są właściwości fizyczne, o których zaraz powiem. Drugie to źródła kruszcu. Żałuję, że nie ma za nami, że nie było jeszcze odcinka historycznego nerdów o tym momencie historii, bo by mi to ułatwiło. W dużym skrócie, jeśli spojrzycie na to, gdzie są źródła srebra,
a potem spojrzycie na znaczki gdzie, i, albo na mapę dowolną, gdzie są główne miasta, najbogatsze miasta kupieckie i różne fajne elementy miejsca i ośrodki społeczności, to będzie wam się zgadzać. Grecja i miasta kontrolowane w dużej mierze przez Ateny, ośrodki związane z Fenicją, Sardynia, Iberia, źródła srebra, które w dużym stopniu wpłyną na starożytną Europę, późniejszy Rzym. Jeśli chodzi o właściwości fizyczne, srebro jest najdłużej używanym na świecie zasobem do masowej produkcji monet. Złoto pojawiało się przez lata dużo rzadziej, było go dużo mniej chętnie było wykorzystywane w ten sposób. Srebro jest z nami dużo dłużej. Dlaczego? Po pierwsze, srebro jest elastyczne, płynne, łatwo zbywalne i charakteryzuje się niską, bardzo niską ceną kupna, niską różnicą między ceną kupna i sprzedaży. To znaczy, że w wypadku wymiany monety srebrnej jej wartość jest mniej więcej stała i da się stale w podobny sposób, trzymając się podobnych wag, przeliczać jej wartości. Będę o tym mówił później. Wartość złota, zależnie od ośrodka, od odległości od środka jego wydobycia, będzie wahała się od 8 do 15-krotności jej w srebrze. Srebro ma zasadniczo stałą wartość. Dalej, srebro jest łatwe w transporcie, mają i złoto, i srebro wysoki stosunek wartości do masy. Srebro jest dużo łatwiej podzielić na mniejsze jednostki bez niszczenia jego wartości. Metale szlachetne łatwo jest wykuwać ze sztabek, można je ponownie przetapiać, a srebrne monety dają się łamać w palcach w sprzyjających okolicznościach. Łatwo je rozdrobnić. Moneta srebrna jest zamienna. Może być wielokrotnością, ułamkiem swojej wartości. Srebro przy jego dostępności i łatwości w obróbce łatwo daje się generować w większe i mniejsze wartości, mniejsze i większe nominały, to jest za dużo powiedziane, ale uprośćmy to stwierdzenie i daje się funkcjonalnie wykorzystać. Srebrna moneta jest trwała. Srebro nie ulega rozkładowi, ale srebro trzymane w dobrych warunkach, nawet w gorszych, wciąż zachowuje większość swoich cech i w jakiś sposób jest jednolite. Ma stałą wartość wewnętrzną, jest rzadkie, ale jednak dostępne. Nie jest tak cenne jak złoto, ale nie jest tak cenne jak złoto, więc może być wykorzystywane w małych, codziennych transakcjach. Bo mała moneta wielkości ułamka naszego paznokcia, 1-2-gramowa, wciąż pozwala nam zrobić codzienne zakupy. Ma wartość, ale nie przytłacza nas, daje nam zrobić codzienne zakupy bez wchodzenia w monety złote wielokrotnie bardziej wartościowe. Przechodzimy do pewnej formy patologii zwanej jako początki starożytnego Rzymu. Narodziny dziadka o mamów konkubenta matki funta karolińskiego, który będzie podstawą monety do rewolucji francuskiej. Rzymianie, społeczność rolników zamieszkujących niespecjalnie wartościowe ziemie na uboczu świata, usłyszeli w pewnym momencie na pewno i korzystali z greckich monet, na przykład z miast Sycylii, ale uznali, że też warto by mieć własną walutę, własny pieniądz. Oto on. Podoba się, śliczny, prawda? Taka monetka, prawda, nie? To jest Aes Rude, co w dużym stopniu można podkreślić, jest, jakby to ładnie powiedzieć, bryłą brązu. I ta bryła brązu waży mniej więcej funt. Czyli 0,45 setnych kilograma w pewnym przybliżeniu. Tak, będę upraszczał do 0,45, bo zależy jaki funt, kiedy i tak dalej, ale nie chcemy co chwila sobie przeliczać. To jest mniej więcej pół kilograma brązu i to jest moneta. I wiecie co? Ponieważ Rzymianie to wymyślili, a są bardzo konserwatywni i tradycyjni, to mimo pewnych zmian to zostanie podstawą pieniądza nawet nie do rewolucji francuskiej. Czy jest tu ktoś, kto żyje w Anglii? Podejrzewam, że tak.
pewnie nie żył tam jeszcze w latach 70., zanim zrezygnowano z pensów i szylingów, ponieważ to jest ten sam system. Ale o tym będzie później. Tak, to jest pieniądz. Półkilowy pieniądz. Ale nawet Rzymianie z czasem ewoluują. Więc z czasem tą śliczną byłkę przerabiają na taką płytkę o tej samej wadze i długości od 59 do 66 mm. Ale signatum, czyli znaczona płyta brązu. Obok pojawiają się monety, przechodzimy później do ich tworzenia. Zasadniczo Rzym ściąga pomysły od Greków, tworzy to, co tworzy pewien trop kulturowy z Grecji. Rzymianie nie mieli pilnej potrzeby ekonomicznej tworzenia monet i pieniądza, ponieważ ich pierwotny obrót był bardzo wsobny, lokalny i tak naprawdę wczesny Rzym, Rzym królewski, bardzo długo funkcjonował w sposób opisywany przez Przemysława, kiedy opisywał małe społeczności wędrowno-lokalne. Rozliczano się w pieniądzu teoretycznym, jak mieliśmy patyczki, wtedy taką formą teoretycznego odniesienia do rozliczenia były te płyty. Ale ponieważ Rzymianie mieli aspiracje kulturowe i polityczne, z przyczyn kulturowych naśladowali kulturę grecką i przejęli też instytucje bicia pieniądza. Przy czym były, jakby to powiedzieć, to nie miało dużego zastosowania w codziennym życiu przeciętnego obywatela. Chyba nie muszę tłumaczyć wam dlaczego, prawda? Bo to cegła jest. To jest cegła. To jest półkilowa cegła. I będę to podkreślał, tak, to jest cegła. I kiedy jeszcze wielokrotnie wspomnę wam o pieniądzu późniejszego Cesarstwa Rzymskiego, Karola Wielkiego, potężnej Anglii, Imperium Brytyjskiego, Francji, mocarstw, Rzeszy, za każdym razem, kiedy będę mówił wam o tamtejszym pieniądzu, myślcie o tym, że podstawową formą rozliczenia jest ta oszczędzeka i pikania cegła. To jest początek cywilizacji Europy nowożytnej. To. No więc potem Rzymianie wymyślili trochę lepsze pomysły na pieniądze, kiedy już zaczęli ich potrzebować i zaczęli bić srebrne i brązowe monety. Uwaga! Naśladujące monety greckie. To znaczy wzięli tamte wzory, zmienili obrazek i wybili u siebie. Kradzież podstawą rozwoju kulturalnego człowieka. I w ten sposób powstały kolejne serie. Wielu badaczy nazywa wczesne rzymskie podejście do pieniądza solidnym konserwatyzmem gospodarczym. Ja nazywam to raczej patologią, ale to jako popularyzator mogę sobie pozwolić na twarde opinie. Na szczęście, jakbym pisał o tym artykuł, musiałbym pisać to dużo bardziej oględnie. Ale kiedy patrzę na tą cegłę, nie przychodzi mi do głowy nic innego niż patologia. I kto mi powie, albo nie będziemy bawili się w szkołę. Widzicie, co jest na tej wielkiej cegle? Krowa. A pamiętacie, co mówiłem, co było płacidłem w Rzymie? Krowa. Więc oni po prostu wzięli krowę i nanieśli ją na tą oto cegłę. I to nawet jest smutne, że tą biedną krowę odczłowieczono w ten sposób, że zamieniono ją na taką sztuczną, kiepsko wytworzoną półprodukcję. Dobra, kończę się nabijać i idę dalej. Celtowie. Zanim przejdziemy do współczesnego Rzymu i tak zwanej współczesnej cywilizacji, współczesnego imperium, cofnijmy się do Celtów. Celtowie opanowali ogromny obszar współczesnej Europy. I nie wywodzą się bynajmniej z miejsc, których byście się spodziewali i w których o nich słyszeliście. Co więcej, ich ośrodki główne kulturowe nie wywodzą się z tamtych miejsc. Tam odbyły się ich późniejsze wędrówki. Ich pierwotne osiedla i miejsca pobytu to te, nie to szare, a te kolorowe bardziej na wschód. I trzeba uczciwie powiedzieć, że Celtowie wywodząc się z Półwyspu Bałkańskiego i z dalszych obszarów rozprowadzili, rozpowszechnili epokę żelaza na ogromnych obszarach Europy plemiennej. Wbrew pozorom. A konkretnie rozprowadzili hutnictwo i kowalstwo, a więc obróbkę już konkretnych produkcji rzemieślniczych wysokiej jakości, które w dużej mierze nauczyli się ich od Greków,
kreacji i inwazji mniejszej poprzez kreatywną absorpcję w czasie najazdów, tudzież bezczelną kradzież z włamaniem. Celtowie. Te wszystkie monety, które tu widzicie, są to przeróbki greckich monet wykonane przez Celtów galijskich, Celtów iberyjskich, Celtów bałkańskich. Tutaj mamy też monetę macedońską. Ją z kolei podkradli Celtowie z Galatii. Widzicie tutaj, no, to jest ciekawy punkt, ponieważ Celtowie zajęli tereny dawnej Lidii i również wybili swoje monety na kradzionych pomysłach od Greków. Pamiętacie te greckie ładne monety, które wam pokazałem? To na dole jest podróbka. Musimy przyznać, że jakość wykonania była odrobinę niższa. Ale jest to srebro. O, jest z nami Karol. Karolu, czy możesz na chwilę włączyć swój mikrofon? Karol jest metaloplastykiem, więc będę miał dla niego pytanie. Ależ oczywiście. Karol, spójrz na tą piękną, dolną monetę ze srebra. Widzisz tą barwę? Jak tak. Sądzisz, co musiało spotkać to srebro, żeby nabrała tej barwy? No, domyślam się, że to, co przebija tam na wysokości liter i pod brodą dżentelmena, to są po prostu bryłki, odrobinki słabo rozmieszanej miedzi. Znaczy się, ktoś próbował topić to srebro w nieco za niskiej temperaturze i mu się nie wszystko wymieszało. Jest to bardzo prawdopodobne. O ile się nie mylę, ta moneta srebrna zawiera około 20% srebra. To nie jest zły wynik, uwierzcie mi, będą dużo gorsze. Dużo, nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo można zepsuć monetę. Nie wyobrażacie sobie, ale jeszcze się dowiecie i będzie was bolało. Ja na trzeźwo nie byłem w stanie tego czytać. A więc, wraz z pojawieniem się Celtów zaczynają się wędrówki, migracje, pojawia się zapotrzebowanie na pieniądz i około 300 roku przed naszą erą rozwija się produkcja monet celtyckich. Ich szczególny moment, ich szczególny apogeum przypada na okolice 100 do 50 roku przed naszą erą. Pojawia się mennictwo, duża różnorodność, charakterystyka monet poszczególnych grupy plemion wzorują się na różnych kulturach greckich, macedońskich, zależy kto gdzie wyprawiał się po łupy. Istniały również wzorce ponadregionalne. Dochodziło dużo indywidualnych pomysłów. Brano, powiedzmy, grecki pomysł i na przykład dodawano wypukłość, dodatkowe obrazki, wymyślano litery, których w Grece nie było, bo nie wiedziano, że to litery. Różne tego typu fascynujące rzeczy. Pojawiały się tęczowe miseczki będące jednocześnie monetką. I potem ta fascynująca kultura monet celtyckich i rozwoju mennictwa celtyckiego spotyka się z niezwykłą formą rozwoju, zwaną jako armia Juliusza Cezara i wtedy z jakichś, prawda, nieznanych nam przyczyn, tak, to jest sarkazm, celtyckie mennictwo zamiera, prawdopodobnie wraz ze śmiercią wszystkich fachowców, ich rodzin, mieszkańców i miast. Ale ikonografia nam się zachowała, jest bardzo zróżnicowana. Jest dla nas fascynujące, co możemy tam znaleźć. Lwy, wilki, smoki, ptaki, wyobrażenia religijne, solarne, koła, eserowice, spirale, krzyże, ale nie chrześcijańskie krzyże. Motywy roślinne, solarne, lunarne, półksiężycowe oraz nawiązania do legend oraz imiona władców, którzy kazali je wybić. I tak dochodzimy do kolejnej tury pytań, zanim przejdziemy do historii pieniądza, który ma już sens i godność człowieka, czyli do Rzymu Cesarskiego. Mam taką obserwację, że mam wrażenie, że na tych kopiach, Witek zwrócił uwagę, na tych kopiach celtyckich monet tamtych, wygląda na to, że dla Celtów to po prostu były znaczki, to co dla Greków było literami, więc po prostu bęc, strasznie fajnie to widać, kurczę, w tych ewolucjach tej kultury przemiksu monet, strasznie mnie to śmieszy, ale miałam wywołać Przemka, ponieważ Przemysław ma pytanie o monetę rzymską jeszcze. Właśnie, Andrzej, chciałem cię zapytać, ponieważ nie jestem do końca pewien, czym jest moneta rzymska? Powtórz? Czym jest moneta rzymska, ponieważ to mi umknęło, kiedy mówiłeś o monetach rzymskich. Czym jest moneta rzymska? Tak.
Ha. Wtedy Andrzej zaczął zastanawiać się, czy tanie jest podchwytliwe. Wydaje mi się, że ta cegła jest dużo bardziej rzymska niż grecka, bo żaden Grek by się do niej nie przyznał. To było pytanie podchwytliwe. Przepraszam. Ale tak, to... ponieważ Rzymianie ukradli właściwie całą swoją gospodarkę i monety, Przemysław zwraca uwagę, że nazywanie tego monetą rzymską jest pewnym naruszeniem praw autorskich. Nie, Przemysław po prostu drze z ciebie łacha. To jest jego święte prawo jako gościa. Nie, śmiałem się z tej cegły. Natomiast jeżeli, to nie jest pytanie, ale korzystając z tego, że mamy chwilkę, jest jedna rzecz, którą ja bym chciał poruszyć, która będę panem Marudą i niszczycielem dobrej zabawy. Jeżeli chodzi o to podkradanie, tutaj po prostu troszeczkę dusza akademika zaczęła mi krwawić. Pamiętajmy, że podkradanie w sensie kulturowym i tak dalej nie jest niczym nagannym. Wszelkie zmiany cywilizacyjne i kulturowe, które obserwujemy na przestrzeni rozwoju cywilizacji ludzkiej, są w pewnym sensie podkradaniem czegoś przez kogoś. Każda kolejna kultura, która zamieszkuje dany teren, każda kolejna cywilizacja czerpie z dorobku poprzedniczki, ale także dorobku innych. W związku z czym tutaj po prostu, bo w pewnym momencie to już zaczęło wszystko być traktowane jako podkradanie. Pamiętajmy, że to, co tak nazywamy, tak naprawdę jest naturalnym elementem przenikania się różnych wpływów i tworzenia się rzeczonego takiego melting pot, z którego jednak krystalizuje pewna nowa wartość. I to, że Rzym to tak naprawdę Grecja na sterydach i z normalną armią, to oczywiście prawda, co jest zmienia faktu jednakowo, że nazwanie tego kradzieżą buduje konotację pejoratywną, przed którą ja po prostu trochę protestuję i to tyle. Czy jak najbardziej się zgadzamy, że jest to naturalny proces? Zawsze kiedyś jakaś cywilizacja wynalazła coś jako pierwsza, to po prostu przecieka do sąsiednich, dalszych i tak dalej. W przypadku Rzymian budzi to pewne moje rozbawienie czy sarkazm głównie z racji instytucjonalnego charakteru, jaki to nabrało na przestrzeni istnienia Rzymu w różnych miejscach. Ale jak najbardziej tak nie należy traktować tego jako coś nawet nietypowego. To jest normalny proces kulturowo-twórczy. Nawet jeśli w jakiś sposób, na swój sposób zabawny, czy w wielu przypadkach bardzo specyficzny. Tymczasem przypomniała mi się jedna kwestia, tego wam nie przeczytałem, na wszelki wypadek jeszcze podpowiem. Cofając się do Grecji klasycznej, jedna drachma, którą widzieliście, była dzielona na obole, na 6 oboli, one na 48 chałków miedzianych, te na miny, a odpowiednia liczba tychże drachm była talentem, więc te nazwy będą wam się niejednokrotnie przewijały. Nie będę wchodził w szczegółowe wyjaśnienia zawartości srebra czy brązu w monecie, bo te cyfry i tak wylecą wam z głowy, gdy będziecie chcieli to sprawdzicie, ale bardzo szybko pojawia się to rozbicie i wagomiary tych rozbić w mniej lub bardziej stały sposób zostaną potem ponowione, ponieważ drachma bardzo... Pomiędzy drachmą a pojawiającym się w X-XII wieku denarem różnica będzie poniżej 5% wartości, jeśli chodzi o wartość wagową. Więc to są tak naprawdę objętości wagi, które odpowiadają pewnemu poziomowi produktu przed wielką rewolucją finansową, rzemieślniczą i gospodarczą, jaka przyjdzie do nas wraz z odkryciami geograficznymi, zalaniem rynków monet, złota i srebra. Ale zasadniczo te wagi będą wielokrotnie zbliżone, podobne lub takie same na przestrzeni różnych kultur też dlatego, przy stałej funkcji gospodarczej w pewnych obszarach one będą odpowiadały przynajmniej teoretycznie pewnym wartościom produktowym dla danej, nazwijmy to koszyka produktu. Pytanie, tak. Jak wiemy, za obola można było przeprawić się przez Styks. Tak.
Mary i Bies pytają, co można było kupić za drachmę. Tak z grubsza, żebyśmy mieli pojęcie. Drachma. O ile pamiętam, ale mogę się mylić, sekundę jeszcze się upewnię, wydaje mi się, że drachma odpowiadała między innymi dziennemu żołdowi najemnika w pewnym momencie, przy czym jest to bardzo nierówna liczba, ponieważ no, jest to kwota, która była tak bardzo elastyczna, jak tylko się dała. Jeśli przypomnicie mi pod koniec, to wyciągnę moją książkę z przykładami i rzucę wam paroma przykładami wartości danych pieniędzy, dobra? Bo to wymaga jednak zajrzenia do tabelki, bo nie zapamiętam tego wszystkiego. Jeszcze z rzeczy, które mogłem pominąć. Ta cegła, o której mówiliśmy, nazywana jest po polsku asem miedzianym. Dzieli się na, pamiętacie te monety z boku, uncję? A z czasem as miedziany stanie się znany jako funt rzymski. Około 327 gramów. I funt rzymski, asy i sztaby miedziane staną się do czasów Republiki monetą rzymską. Jedziemy dalej. Doskonale. Czy coś pominąłem? Chyba nie. Rzym. Wraz z pojawieniem się Republiki Rzymskiej zmienia się sporo. Głównie ekspansja rzymska staje się coraz szersza. Pojawia się normalna moneta denar, która będzie nam w różnych formach towarzyszyła przez bardzo długi czas. Denar ma 4,5 grama srebra w podstawowym momencie, czyli niewiele więcej niż drachma. Jak mówiłem, będzie bardzo zbliżone wagowo. I również taki denar o podobnej wadze zostanie wprowadzony przez Karola Wielkiego w czasach jego reform. Od II wojny punickiej w Rzymie Republikańskim pojawia się złoty skipulus, ponieważ Rzym zyskał a. dostęp do zasobów złota poprzez podbicie kartagińskiej Hiszpanii, którą eksploatuje z zasobów srebra i złota. Skipulus dzieli się na 20 złotych sestercji. Sestercja odpowiada 1/4 denara. Złoty skipulus odpowiada 5 denarom. I takie systemy przeliczeń będą już normą. Złoty skipulus ma dużo niższą dysproporcję złota do srebra niż w średniowiecznej Europie, ponieważ w czasach rzymskich mniej więcej w obrocie gospodarczym będzie od 5 do 10 razy więcej złotych i srebrnych monet. Z różnych przyczyn, po części z racji tego, że znane tej części Europy kopalnie zostaną wyeksploatowane w czasach starożytnych w znacznym stopniu. Po drugie, w pewnym momencie zastąpi cofnięcie się rozwoju handlu pieniężnego. W każdym razie w czasach wojen punickich Rzym staje się normalnym, współczesnym państwem, jeśli chodzi o monety. Znaczy się bije złoto, srebro, utrzymuje ich stałe stawki, utrzymuje normalne, wyglądające, tak jak my dzisiaj rozumiemy, monety i staje się dla nas przez to w jakimś stopniu zrozumiały. Ponieważ kiedy opowiadamy większości słuchaczy czy studentów o pierwotnych, tych wczesnych monetach, asach miedzianych i tak dalej, rozliczeniach przez bydło i tak dalej, wielu ma problem ze zrozumieniem gospodarki rzymskiej w perspektywie, jaką znają, podczas gdy republikański Rzym od II wojny punickiej staje się gospodarczo, funkcjonuje na polu, który możemy przełożyć na znane nam realia, ponieważ system złotej i srebrnej monety w jakiś sposób staje się dużo bardziej intuicyjny dla przeciętnego odbiorcy. Ale dochodzimy do czasów Cezara. Republika targana jest wojnami domowymi. Juliusz Cezar dokonuje rzeczy przełomowych i niezwykłych. Musimy to powiedzieć wprost. Oraz paru w dużym stopniu niszczących, ale to wiadomo, to się po prostu czasem dzieje. Cezar podbija ogromne obszary dla Rzymu. Cezar wprowadza liczne reformy i dokonuje odważnego, śmiałego kroku, na który jego poprzednicy się nie zdecydowali. Bije monetę ze swoją podobizną za swojego życia. Nie ma tam Boga,
nie ma tam zmarłego władcy, który nie żyje już od 50 lat, uczcijmy jego pamięć. Jest tam twarz człowieka, który żyje i który tą monetą ze swoją podobizną płaci swoim żołnierzom ze skarbca państwowego. Cezar tworzy w ten sposób początek pewnej tradycji, ponieważ każdy z jego następców utrzymuje już ten rygor i tą metodę i tą wizję. Od teraz to już nie z byłym władcą, że biję monetę. Od teraz jak, nie jak Grecy już z Bogiem, ale z tym władcą, który płaci ci żołd, pojawia się jego podobizna. I znaczenie tego, o którym Przemysław na początku mówił, jest ogromne na wielu polach psychicznych, kulturalnych, politycznych, etc. Na drugiej stronie pojawiają się bardziej typowe rzeczy. Wolność, łagodność, radość. Mamy tutaj monety z okresu rzymskiego, pierwszych 200 lat, o których zaraz powiem. Jest to początek Cesarstwa Rzymskiego. Mamy denar czasów Nerwy, mamy sestercję Marka Aureliusza, dużo późniejszą, pod koniec już tego okresu dynastycznego, która, uwaga, jeśli spojrzycie, moneta jest bardziej zielona, tak trochę gorzej wygląda, trochę przebarwienia, a to oznacza, że zawiera w sobie co? Miedź. Zawiera w sobie miedź. Mamy tam przykład Aureusa, czyli złotej monety z Neona. Aureus zastępuje Skripusa bardzo łatwo, po części dlatego, żeby uniknąć pewnych problemów związanych z, jakby to delikatnie ująć, ze zmianami wartości tej monety, a po części ze względów propagandowych i wartościowych. Podstawą systemu złoto-srebrnego Rzymu do 200 roku jest Aureus. Złota moneta, taka jak to, którą tu widzicie, która waży 7,8 grama i odpowiada 25 srebrnym denarom. Denar z czasów Nerwy mamy tutaj po lewo, które ważą po 3,5 grama srebra. Jeśli byście usiedli do przeliczeń, okaże się, że wartościowo odpowiada to wspomnianym nam wymiennikom. Ten srebrny denar to 4 brązowe sestercje, a 4 brązowe sestercje to 4 miedziane asy. Asy macie na górze po prawo. To oznacza, że denar to 16 asów, a aureus to 400 asów. I to oznacza, że gospodarka, handel, codzienne życie może już funkcjonować w oparciu o monety, które są w stanie pokryć dowolnej wielkości zakupy, dowolnej wielkości wartości i pozwala na rozwój obrotu pieniężnego w tak ogromnym zasobie, w jakim jeszcze nie miało miejsca. Pieniądz staje się codziennością za Rzymu. Pieniądz wypiera barter, pieniądz sprawia, że obrót pieniądzem i handel pieniężny staje się codziennością na ogromnych obszarach Imperium Rzymskiego. Oczywiście nie wszędzie, nie oszukujmy się. To jest pewne uproszczenie. Ale ilość monet, jakość monet, sposób ich dostępności, częstokrotność bicia i tak dalej sprawiają, że moneta staje się kulturowym aspektem dominacji rzymskiej na obszarze Morza Śródziemnego. Wszędzie na obszarze Imperium Rzymskiego jest rzymskie wojsko i jest rzymska moneta. Aż czasem, kiedy w wielu miejscach garnizony zostaną wycofane, kiedy legiony staną tylko na granicach, na limesach i w kluczowych prowincjach, kiedy prowincje zostaną podzielone na senackie i cesarskie i w wielu z nich nie będzie stało żadne garnizony poza strażami namiestników, to kultura rzymska, to architektura rzymska, to cywilizacja rzymska i obecna w codziennym życiu, w każdej chwili, w każdym codziennym targu i zakupie, moneta rzymska będzie na co dzień przypominała dziesiątkom i setkom milionów mieszkańców Imperium Rzymskiego o jego trwaniu i żelaznym bucie na ich karku. Ale mamy sobie czasy dynastii julijsko-klaudyjskiej i początki Rzymu po Augustie. Mamy Tyberiusza, mamy jego następców. I nie mamy stałej zasady sukcesji, ponieważ podtrzymywana jest fikcja, że jest republika, a tenże władca, a Cezar, August, najwyższy władca, jest wyłącznie pierwszym pośród równych i tak naprawdę jest to cesarz rządzący republiką. I ta fikcja sprawia, że na papierze w zasadach twardych i stabilnych nigdy nie powstaje jednolity zapis i jednolita metoda sukcesji. Następują adopcje, następuje przekazywanie władzy,
zamachy, zabójstwa i inne tego typu incydenty. Cesarze coraz bardziej zamykają się w Italii, coraz częściej poza nią wysyłają swoich namiestników, by załatwiali swe sprawy i coraz bardziej degeneruje się władza rzymska, która poprzez jej rozwój, poprzez pewne patologie następujące po części dlatego, że ten system zakłada samo oszukiwanie. Ten system jest u swych podstaw oparty na kłamstwie, jakoby republika istniała i jakoby wciąż był to system pierwotny. Takie nadpisanie powoduje, że poza innymi czynnikami korumpowana jest też forma ładu społecznego, politycznego Rzymu. A ponieważ kolejni następcy dynastii julijańsko-klaudyjskiej albo okazują się nienormalni, albo nawzajem próbują się zabić, pozbawia ich to legitymacji w oczach każdego, kto byłby skłonny spróbować przejąć władzę. I tak trwa to do momentu, kiedy komuś się to udaje. Ponieważ pojawia się Kaligula. Kaligula rządzi w latach 37-41. Młody Gajus zdobywa władzę i zdobywa popularność, znosząc podatek od sprzedaży w ogóle oraz sponsorując igrzyska i przedstawienia, ale staje się tyranem, morduje senatorów, aby posiąść ich żony. Majątki na gubernatorów mianuje przyjaciół, żąda oddawania sobie czci jako przedstawiciel, jako prawda, personifikacji Jowisza. Również planował powierzyć urząd konsula, jeden z najważniejszych, swojemu koniowi Incitatusowi. Co prawda złośliwi twierdzą, że ten koń nie byłby najgorszym z konsulów rzymskich tamtej epoki, ale Kaligula zostaje zamordowany, a niektórzy z senatorów rozważają, że jest to doskonała okazja, żeby przywrócić republikę. Ale pretorianie, gwardia cesarska twierdzi, że jednak nie i wymusza na senacie uznanie nowego cesarza, jest nim Klaudiusz, który zostaje wybrany na cesarza, gdyż żył na uboczu, był znienawidzony i uważany za przygłupiego, tylko okazało się, że nie. Tylko się dobrze ukrywał. Podejrzewam, że część widziała filmy i tak dalej. Otacza się wyzwoleńcami, powoduje pewne zmiany w funkcjonowaniu społeczności codziennej. Ale po nim pojawia się Neron, pojawiają się kolejni i tak naprawdę upada mit dynastyczny, to znaczy skoro cesarz został zabity, zastąpiony lub ktoś miał wpływ na to, kto będzie kolejnym cesarzem, to otwarty jest ten model. To znaczy jest, pojawił się wyjątek, pojawił się wyłom, przez który pojawiają się kolejne próby zdobycia tej władzy, zmienienia Rzymu. Po śmierci Nerona wygasa dynastia julijsko-klaudyjska, która teoretycznie wywodzi się od Cezara w bardzo wyszukany i bardzo nieprawdziwy sposób, już bardzo szybko. I pojawia się wojna domowa czterech cesarzy naraz, wybranych przez cztery różne legiony, które wybrały swoich dowódców. Mamy rok czterech cesarzy, fikcję republikańskich tradycji i wojnę domową. Pomijając szczegóły Wespazjana, reformy, próby odtworzenia całej tej sytuacji i sposoby korumpowania kolejnych żołnierzy, zajmowania kolejnych terytoriów, bo nie jest to prelekcja o historii Rzymu, a mógłbym w niej bardzo długo utknąć. Dochodzimy do lat 200. do Septymiusza Severa, dowódcy armii na Dunaju, który zostaje wprowadzony na tron po kolejnej wojnie domowej. Jest to początek kryzysu III wieku w Cesarstwie Rzymskim. Mamy rok 200 naszej ery. Pamiętacie denar, ten podobny do drachmy? Możecie spojrzeć na 20-groszówkę. Weźcie 20-groszówkę, dobra? I on pierwotnie zawierał 93% srebra, a reszta to była miedź, żeby ta moneta miała jakiś sens, nie? Widzicie? 93% srebra. W roku 200, kiedy zaczyna się ten kryzys, zawartość srebra wynosi 45%. I wśród Rzymian, zwłaszcza tych pisarzy, którzy pofatygowali się zostawić jakiś zapis, panuje przekonanie, że jest to koniec świata, już gorzej być nie może.
Prawda? Tak. Gorzej być nie może. Ale za to są wprowadzone podwójne aureusy, bidony. Ale ponieważ nowy aureus waży połowę tego złota, co pierwotnie, bo on też ma 45% zamiast 93%, to ten podwójny bidon jest wart tyle, co pierwotny aureus. A to jest co? Inflacja. Ale mamy rok 300, mamy rok 200, zaczynamy. Kryzys trzeciego wieku. Jest to taka wielka patologia, że nawet ciężko mi jest coś o niej powiedzieć. Cesarstwo Galijskie, Cesarstwo Palmiry to są dwa państwa, które się odrywają, które w czasie tego kryzysu tworzą na jakiś czas samodzielne cesarstwa. W końcu zostają, tak będę już ścinał mówienie o Rzymie, ale w końcu zostaną one podbite z powrotem, zostanie przywrócone na władza cesarstwa, ale po pierwsze jest to upadek prowincji granicznych, w których szaleje absolutnie wszystko. Ich utrzymanie przychodzi już z trudem. Po drugie upada Pax Romana, upada pokój rzymski, upada poczucie, że Rzym zapewnia pokój i pojawia się wielka hiperinflacja. Pojawia się całkowite rozsypanie wartościowania pieniądza, ponieważ każdy bije pieniądz. I ci z Galii biją pieniądz, i ci z Palmiry, i ci z Rzymu, i ci w Grecji, i ci pojedynczy namiestnicy, wszyscy biją swój pieniądz. Mamy kryzys. Po pierwsze, załamanie się gospodarki z powodu olbrzymich poborów podatków na wojnę ze wszystkich stron naraz. Po drugie, bankructwa rolników i zajmowanie ziem rolniczych przez latyfundystów. Ogólnie załamanie gospodarcze, paraliż, anarchia, zaniedbanie mostów i ogólnie szyb. Pamiętacie to przekonanie pisarzy i twórców, że 45% srebra to strasznie mało w srebrnej monecie i to koniec? W roku 270 zawartość srebra w srebrnej monecie wynosi 1%. Podkreślmy to jeszcze raz. Większość cesarstwa rzymskiego wraca do barteru. Czy kogoś dziwi, że wraca do barteru? Wątpię. Tak, 1% zawartość srebra w srebrnej monecie jest dobrym powodem, żeby wrócić do barteru, potwierdzam. I potem pojawi się bardzo wolna odbudowa tego państwa. Ale brak legitymacji u kolejnych władców, słabość militarna i wszystkie te problemy spowodują, że konieczny będzie ogromna zmiana na tym obszarze. Złoty aureus znowu będzie miał 5,5 grama i trochę więcej srebra niż te 1%. Zostanie wprowadzony argentus, nowa srebrna moneta. 16 argentusów w aureusie z prostego powodu, ponieważ, uwaga, w poprzednie srebrne monety już nieważne, co mówił władca, nikt nie wierzył, że one mają wartość, więc wybito nowe. Ponieważ zasadniczo pierwotny system skompromitował się. Pojawiają się również folisy. Są to monety z miedzi, pochodnych miedzi, brudnej miedzi i z cynny. Różnej wartości od 1,5 do 1,15 srebrnej monety, które w dużym stopniu dominują w drobnym handlu i są dowodem upadku mennictwa i systemu stabilnej gospodarki rzymskiej. Dwa wieki Rzym będzie wzmacniał albo próbował wzmacniać swój autorytet i przywrócić nową formę władzy. Dopiero za Dominicjana nowy system tetrarchii i parę innych reform spowodują jakiś powrót do sensownego zarządzania państwem. Senat zostanie zepchnięty do zarządzania miastem. Cesarz wybierze sobie trzech współrządców, z którymi podzieli się imperium, z którym nie daje sobie rady. Reformy administracyjne zaczną zmieniać zarządzanie państwem, wprowadzać nowe urzędy. Oddzielone zostaną pierwszy raz funkcje wojskowe od cywilnych stabilnie i będzie właśnie przez ten proces wprowadzania argentusa i aureusa nowego próba walczenia z hiperinflacją złotej i srebrnej monety. Ponieważ hiperinflacją miedź i brązu nie będzie się już niemal dało walczyć, będzie na tak zaawansowanym poziomie. Pojawia się bardzo ciekawy element, który będzie dominował i pojawiał się wielokrotnie w historii pieniądza jeszcze. Czyli ustanowiono dekret o cenach maksymalnych z karą śmierci za jego złamanie.
A to oznacza, i to jak często był on ponawiany w późniejszych latach, oznacza, jak bardzo był ten przepis łamany. Wprowadzono również przymus dziedziczenia zawodu z ojca na syna, a imperium straciło ogromne obszary. Jest to koniec Rzymu. Jaki znaliśmy do tej pory, zaczyna się nowy Rzym, zupełnie zepchnięty na co innego, na inne struktury, na inne funkcjonowanie. Z czasem po Dioklecjanie pojawia się Konstantyn i wchodzimy w ostatnią fazę Rzymu. Ale likwidujemy Biniona, czyli podwójnego Argentusa wprowadzonego z racji małej ilości złota, Denara, ponieważ nikt w niego już nie wierzył, oraz wszystkich monet miedzianych i brązowych. Spadek masy złota i srebra staje się na stałe bardzo ograniczony. Znaczy złota i srebra już nigdy nie będzie tyle, ile powinno pierwotnie. I pojawia się całkowita degeneracja monet i systemów płatniczych, bo nieważne ile reform zostanie wprowadzonych w system pieniężny, nieważne co zostanie zrobione w tym celu, żeby zrestartować ten system, on nigdy nie wróci do pierwotnej formy. Pojawiają się folisy, to znaczy są to woreczki z zapieczętowaną w środku ilością monet, które mają oznaczać konkretną wartość, żeby nie musieć ich liczyć, ważono je. Miał to być system, który miał ułatwić funkcjonowanie z dużymi kwotami czasów inflacji. Ale jak to z inflacją bywa, bardzo ciężko jest ją zwalczyć, zwłaszcza bez posiadania odpowiednich narzędzi i kontroli nad gospodarką. Zresztą folisy też będą, folisy, czyli woreczki te właśnie zapieczętowane z monetami w środku też będą fałszowane. Bo skoro w środku są zapieczętowane monety, to bardzo łatwo jest tam podłożyć monety gorszej jakości. Albo w ogóle nie monety. Ale mamy tutaj zachowane z tego okresu, z tej racji, ciekawe przykłady monet. Mamy denary Hadriana, jedne z ostatnich, jakie zostaną wybite. Mamy bardzo ciekawe przykłady nowych monet złotych. I zauważcie, cały czas jakość tej monety, jakość jej bicia. Mimo spadku jej wartości, mimo spadku zawartości złota i srebra, Rzym stara się chociaż na polu jakości bicia monety zachować minimalny standard, aby sprawić, dać ludziom poczucie, że to jest cały czas ta sama moneta i to funkcjonuje. Konstantyn za swojej władzy również próbuje restartu systemu monetarnego i próbuje walczyć z kryzysem. Od czasów Domicjana aż do upadku Rzymu możecie sobie wybrać z listy dowolnego cesarza rzymskiego lub jego regenta lub jego urzędników i dopowiedzieć sobie do niego zdanie, próbuje restartować system monetarny i walczyć z kryzysem. Będzie to prawda. Jest to ciągła walka, która raz za razem będzie przegrywana, a zwycięstwa będą krótkie i drogie, przegrane długoterminowe i nieodwracalne. Jest to pewne uproszczenie, ale zasadniczo od roku 300 do końca Rzymu jakość rzymskich monet tylko sypie się na łeb. Gospodarka sypie się na łeb, a spora część społeczeństwa wciąż próbuje używać barteru na wsi i w mniejszych osadach. I jest to na paru polach tragiczne. Rzym Konstantyna, próba restartu systemu monetarnego. Skoro ludzie nie ufają Aureusowi, bo jego zawartość złota jest ograniczona, to zmienimy jego nazwę na, uwaga, Solida. I Solid zostanie z nami przez bardzo długo, ponieważ Solid po angielsku nazywa się Shillingiem. A przynajmniej będzie tak nazwany. Pojawia się Solid, wchodzą części i wielokrotności Solida, czyli pierwszy raz częściowe, mniejsze złote monety i większe złote monety. Wychodzą srebrne silikwie i milarensy. I zasadniczo ma to być poprzez zmianę nazwy, restart podejścia do monety, wycofanie starych monet z obiegu jako już nieaktywnych i stworzenie nowego zaufania do pieniądza. Nowy pieniądz ma niższą jakość niż część starego w rękach obywateli, ponieważ jak już wspominaliśmy, dobry pieniądz jest zachowywany, a zły jest wypychany, więc stare monety dobrej jakości wciąż będą zachowywane przez wielu obywateli jeszcze przez długi czas. Pojawią się nawet groźby kar za posiadanie starych monet lepszej jakości, wymuszając ich wymianę na nowe.
Jeśli ktoś żył w PRL-u, prawdopodobnie przynajmniej słyszał od rodziców o fascynujących zdarzeniach z podobnego zakresu. Podejrzewam, że kolega Mruwa mógłby wygłosić bardzo długą pogadankę. Ale to nie jest temat. I co więcej, wchodzą nowe monety miedziane. Zanotowałem sobie monety z gównolitu, ponieważ miedź również jest fałszowana. A co to zasadniczo oznacza? Jest problem. I jest to najkrótsze stwierdzenie, jakie mogę tu rzucić. Jest problem. Zaczyna się ścisła emisja złotych i srebrnych monet i całkowite odpuszczenie kontroli monet miedzianych i brązowych i całkowita, totalna hiperinflacja do poziomu, o ile pamiętam, 500%, ponieważ państwo nie ma już siły, ręki i zasobu do zatrzymania tego procesu. Zresztą w pewnym momencie największego kryzysu omawianych lat na przełomie 200-300 lat zostaną w ogóle wycofane monety miedziane i brązowe zupełnie na krótki okres. Dlaczego? Ponieważ srebrne będą miały tak niską zawartość srebra, a tak dużo miedzi, że nie będzie dało się srebrnej monety od miedzianej odróżnić mimo badań. W tamtym krótkim monecie srebrna moneta będzie miała zawartość, o ile pamiętam, 93% miedzi i 7 srebra, a biorąc pod uwagę domieszki minimalne srebra w miedzi, to ta miedziana nie będzie miała wcale. To nie będzie dobry czas dla dobrej monety. I tak naprawdę do końca starożytności, już żeby nie wchodzić w historię Rzymu, bo ja mogę wejść, ale to będzie, sami wiecie. Do końca starożytności system monetarny Rzymu upada, ale jego autorytet jest podtrzymywany jakkolwiek przez Cesarstwo Wschodnie i Bizancjum, o którym zaraz osobno. Barbarzyńskie plemiona, najeźdźcy i tak dalej rozszarpują między siebie terytoria rzymskie, ale co ciekawe, zachowują rzymskie systemy monetarne. Biją swoje monety, biją, jakkolwiek próbują, choć w minimalnym, reprezentacyjnym zasobie bić monetę, bijąc ją formalnie w imieniu cesarza, zwykle w imieniu cesarza wschodniorzymskiego i z jego podobizną. To jest ciekawy element, ponieważ przez bardzo długi czas królestwa barbarzyńskie, królestwa poszczrzymskie będą biły monetę tak naprawdę reprezentatywną dla Bizancjum. Ale i ten system z czasem upadnie. Te państwa będą potrzebowały dostępu do jakiejś formy obrotu gospodarczego, do monet, będą potrzebowały zachować strukturę i to, co się da z dawnych rzymskich osiągnięć na terenach, które okupują, aby wzmocnić swoją władzę. Patrzę na państwo Siagriusza, ale jak zacznę wam o nim mówić, to będzie niedobrze, więc ja pójdę dalej. Ogólnie myślcie o tym, że powstające te państwa kanibalizują resztki rozpadającego się rzymskiego systemu nierzędno-gospodarczego. Ojej, pytania. Doskonale, bo są. Są pytania. To daj mi tylko sekundę, napiję się łyk herbaty i już albo czytaj pytania, a ja napiję się herbaty. Właśnie po pierwsze miałam przypomnieć, żebyś się napił, bo zaczyna być słychać, że tak, wszyscy się proszę napić, wszyscy ten. No więc Elfka powiedziała, że na samym początku jakby tej części prelekcji zauważyła, że to jest dobry moment, bo epoka się zgadza, żeby zapytać, jaką monetą były judaszowe srebrniki. I na czacie już odbyła się krótka debata. Żabrołak zaproponował, że chyba sykle. Karol zaproponował, że czyli szekla. Jak wpiszecie sobie w Wikipedii szekel, w nawiasie będzie masa, to znajdziecie tam tabelkę, gdzie będzie napisane, ile szekli jest wart niewolnik, wół, wizyta u lekarza czy dzban wina palmowego. I to jest bardzo ciekawe. I czy możesz potwierdzić, że srebrniki to były szekle? Niech zerknę w swoje notatki. Ale o ile pamiętam, tak. Jestem tego prawie pewien. O ile pamiętam, Judasz otrzymuje srebrniki ze skarbca świątynnego, czyli ze skarbca świątyni jerozolimskiej, co zasadniczo oznacza, że w grę wchodzi bardzo wąska kategoria monet. Bo tak naprawdę w skarbcu świątyni jerozolimskiej mogły być albo właśnie te monety, albo mogły tam znaleźć się monety rzymskie,
albo mogły znaleźć się tam monety miast greckich. Przy czym wydaje mi się, że jest to najbardziej prawdopodobna teoria, przy czym co jest kluczowe i co tak naprawdę dla was powinno być największe znaczenie, jak sądzę. Nieważne, o której z tych monet powiemy, one mają podobną wielkość i zawartość srebra. O ile pamiętam, również monety bite w świątyni jerozolimskiej, bite przez Heroda, miały zbliżoną wagę, wielkość i zawartość srebra, bo to mówimy jeszcze o okresie silnym gospodarczo, czyli właśnie początkach naszej ery. One miały zbliżoną zawartość srebra, więc ich obiektywna wartość była podobna. Tak, dodajmy paradoksalnie właśnie, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo o ile bibliści raczej są zgodni, że chodziło o sykle, a historycy raczej się z nimi zgadzają, ponieważ no, nie dysponujemy za bardzo tutaj innymi źródłami, tak jak powiedział Andrzej, prawdopodobieństwo no, bardzo nam utrudnia życie. Mogłyby to być równie dobrze inne monety ze skarbca. Paradoksalnie natomiast, jeżeli to faktycznie były sykle, to jesteśmy tylko w pół drogi do domu, ponieważ sykli bito kilka rodzajów. I one akurat miały różne wagi i zawartości srebra w obrębie tej samej monety. W związku z czym nawet jeżeli zgodzimy się na to, że to były sykle, to dalej nie do końca wiadomo, ile to tak naprawdę było. Wiadomo tylko, że niewiele. Okej, przyznam, że szykli nigdy nie śledziłem zbyt specjalnie, bo to jest jedna z tych ślepych uliczek, które uznałem, że wiele nam się nie przydadzą w tym temacie. Podejrzewam, że jeśli była to wypłata ze skarbca świątynnego, to mogły być szykle bite przez... Bo świątynia jerozolimska, o ile pamiętam, arcykapłani w pewnych okresach bili monety. Również w okresie herodiańskim. Więc to mogły być monety, które oni bili, ale to jest tak bardzo strzał, że tego nie da się przewidzieć. Bo mogli wziąć dowolne monety ze skarbca, a skarbiec gromadził monety od czasów Salomona. Więc tam na dnie mogło być wszystko. Więc tyle chyba możemy powiedzieć. Nie wiem, czy możemy coś dodać. Chyba nie, Przemek. Tyle co wiedziałem, to powiedziałem, a niewiele wiem. To mogły być nawet i monety z Aksum, bo tam docierali, więc no, to były srebrne monety jakieś. Teraz, jeżeli mógłbyś cofnąć jeden slajd, co robi ten Mary, dwa slajdy w takim razie, jeszcze jeden. Chcemy zobaczyć Solida. O. Mary i Bies pytają, co robi ten typ na rewersie Solida? Nie rozumiem pytania. No. Co robi ten człowiek? Kto to jest? Czy no to trzyma jest... sztandar rzymski. Okej. Okay. Okay. Trzyma sztandar. Centurion albo dekurion, nie jestem pewien w tej chwili. Proste, dziękuję bardzo. Pytanie jeszcze od Adama. Kiedy po raz pierwszy wprowadzono liczbowe nominały? Liczbowe w sensie pojawienie się cyfry na monecie? XIX wiek? Czyli dojdziemy. Stop. To mógł być koniec XVIII, ale nie mam pewności. Wydaje mi się, że pierwsza wartość liczbowa jest w momencie, kiedy pojawiają się banknoty. Czyli będzie to właśnie no, przełom XVIII-XIX. Ja nie pamiętam w tej chwili pierwsze noty bankowe. Szwedzkie pierwsze, potem Anglicy i Francuzi. Ale ty wiesz, w związku z czym to łatwa sprawa. Dopóki operujemy tylko monetą, to sztuka jest sztuka po prostu. Pojawiały się wartości, ich nazwy co prawda czasami pisane, ale rzadko, ale cyfrowo nie, raczej nie. Pamiętajmy, że przez bardzo długi czas dla przeciętnego użytkownika częstokość, nawet cyfra, którą znamy jako arabska, nie była w codziennym użyciu PSE. Wiele osób używało cyfry w sposób mówiony wyłącznie, więc to nie było oczywiste dla wielu ludzi. I sam byłem tym zdziwiony, ale zasadniczo... To tak, to jest kwestia, wydaje mi się, właśnie papierowych banknotów dopiero. I to chyba nie tych najwcześniejszych not.
Bo tutaj... Dojedziemy do tego w następnej części, więc dzisiaj tak, się na ten temat tak będzie musimy... W kolejnej części, jak sądzę. Tak. Czy są kolejne pytania? Jedziemy dalej. Geopolityka wczesnego średniowiecza. Niech zbiorę myśl. Rzymu już nie mam. Jest Rzym Wschodni, jest Cesarstwo Bizantyjskie, obejmujące pewien określony obszar, który tu widzimy i które w sposób kulturalno-nominałowy, bo nominalny tak naprawdę funkcjonuje na obszarach dawnego Rzymu, ponieważ pro forma władcy tych terenów występują o zgodę na bicie monety z podobizną cesarza rzymskiego, wschodnio-rzymskiego. Ale Bizancjum ma swoje własne problemy. Mamy powoli kształtujące się Królestwo Franków, które stanie się państwem Karola Wielkiego, obejmujące tereny Burgundii, zachodnich Franków i Świętego Imperium, które potem rozpadnie się na trzy w ramach jego spadku. I mamy ziemię małych państwek na terenie Iberii, Półwyspu Hiszpańskiego, które zostaną w dużej mierze zajęte przez najeźdźców i dopiero będzie tam trwała wielosetletnia rekonkwista. Mamy silne państwo bułgarskie, które ma niższy stopień rozwoju cywilizacyjno-monetarno-gospodarczego. Wikingów rozbito na wiele części Anglii, która dopiero z czasem będzie się w jakiejś formie jednoczyć. Państwo Polan i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły polityczne, ponieważ utoniemy. Ale z czasem do 1000 roku kluczowa i główna w tym obszarze Europy staje się pozycja Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego, czyli późniejszej Rzeszy, czyli tego, co umownie nazywamy Niemcami, ale jest to tak bardzo uproszczenie, że aż boli. To jest obszar obejmujący zaznaczone tu tereny i zasadniczo jest to dominująca potęga na obszarze Europy i będzie nim. Cesarz jest obierany przez elektorów, koronowany przez papieża i to będzie powodowało liczne problemy i o tym też Witek będzie długo pewien. Najazdy Wikingów w momencie, kiedy stabilizuje się gospodarka tych państw barbarzyńskich, uderzają na Szkocję, Anglię, wybrzeża Królestwa Franków, ziemie iberyjskie i na Morze Śródziemne, powodując, że kiedy w końcu zaczęły funkcjonować systemy monetarne w bardziej ponownie rozwiniętej formie, dużej ilości złota i srebra wycieka na zewnątrz w czasie napadów, ponownie osłabiając gospodarkę i ponownie cofając wykorzystanie zasobów pieniężno-gospodarczych ówczesnej Europy i coraz bardziej spychając do coraz częstszych pozapieniężnych, barterowych rozliczeń. Poza tym mamy rekonkwistę, czyli próby tych państwek odzyskania terenów od muzułmanów na obszarze kalifatu Kordoby i mamy najazdy islamskie na Morze Śródziemne, zwłaszcza na obszary południowej Francji. Tam powstanie na około 100 lat małe miasto, państwo piratów arabskich na obszarze Sycylii, która będzie przez długi czas opanowana przez muzułmanów, dopiero odbita przez Normanów, na obszary wszystkich pozostałych terytoriów nadmorskich, co również powoduje odpływ złota, srebra, ludzi, zasobów i upadki gospodarcze licznych regionów. I tak streszczę ten okres, bo inaczej utkniemy. Postrzymskie systemy monetarne. Tak jak powiedziałem, wiele państw barbarzyńskich i tak dalej wykorzystuje monety rzymskie, postrzymskie lub bije swoje w formie około bizantyjskiej. W Bizancjum utrzymany jest system zbliżony do Konstantyna. Mamy złotego solidusa, złotą monetę o stałej wartości rzymską, o trwałym, jasnym, równym i starannie pilnowanym układzie wartości i niemal nie mamy monet srebrnych, ponieważ Bizancjum na obszarach, które zdawało utrzymać, właściwie nie ma kopalni srebra. Mamy za to numie brązowe, monety poniżej grama. Uwaga, patrzymy na jednogroszówkę. Połowa wagi tego i to jest najczęstsza moneta, jaka wtedy funkcjonuje w Bizancjum i jest to fałszowany brąz. Karolu, czy mógłbyś powiedzieć, co to jest fałszowany brąz? Nie wiem, co dokładnie... Czy możesz powiedzieć, jak sfałszować brąz, żeby był tańszy? To znaczy, może tak.
brąz to jest brązy, to jest szereg rozmaitych metali, prawda, epoka brązu i tak dalej. Zasadniczo powinniśmy zmieszać miedź z cyną, ale miedź jest droga i cyna też, więc możemy dodać wszystko, co jest białe i się świeci, zaczynając od cynku, bizmutu, ołowiu. Połowa z tego jest ciężka, prawie wszystkie są toksyczne i bardzo szybko, jeżeli nie rozpuszczają się w wodzie, to szarzeją, czernieją i tak dalej, więc piękna srebrzysta czy brązowa moneta błyskawicznie zmienia się w coś, co wygląda, jakby leżało w rynsztoku przez 1000 lat. Znikam. I taka oto bito miliony numi, ponieważ całkowicie panowała niekontrolowana inflacja monet kategorii numie. Złote monety utrzymywano do utrzymania stałego rachunku wymiennego, zwłaszcza za granicą, to znaczy do obrotu kupieckiego poza państwem, ale numie składowano w milionach. Zresztą, kiedy krzyżowcy zdobędą Bizancjum, w skarbcu państwowym znajdą mnóstwo brązowych, parabrązowych monet o żadnej wartości. Dobra, próbuję. Tak, nie pójdę w zdobycie Konstantynopola, idziemy dalej. Dobrze. Tak czy inaczej, jest to gigantyczna inflacja, której właściwie nie da się kontrolować i jest zostawiana sama sobie. W wielu miejscach pojawiają się również powroty do barteru lub różne dziwne kombinacje. I zasadniczo tutaj mamy tabeleczkę, która pokazuje, jak tuż po upadku zachodniego Rzymu przedstawiały się wartości monet. Jak widzicie, jeden mus to jest jedna 16800 solida. Tak, mam tabelkę, ile co kosztowało, ale nie chcę jej teraz wyciągać, bo spędzimy tam wieki. Ale jest to poziom inflacji, który staje się smutny, prawda? A Europa traci źródła złota i upada złoty system solida. Ponieważ złoto po pierwsze wydobywano w Hiszpanii, która została zajęta przez kalifat Kordoby obecny. Wydobywano je również w rzymskim Egipcie i Nubii, które obecnie stały się późniejszym państwem Mameluków. Wydobywano je również na pewnych obszarach Kaukazu i zbliżonych, co oznacza, że zasadniczo rzecz biorąc, dostęp do złota stał się gwałtownie mniejszy. Powiedzmy sobie uczciwie, jest to katastrofalny problem dla dotychczasowego systemu, zwłaszcza bizantyjskiego, który utrzymywał się na złocie. Główna przyczyna więc jest prosta, dlaczego przechodzimy do srebra i srebro staje się podstawą wyliczeń i funkcjonowania, a złoto staje się tak rzadkie, ponieważ mamy srebro, a nie mamy złota i będzie to podstawą wielkiej reformy Karola Wielkiego. Ustanowiono zatem ponownie w Europie Zachodniej system srebrnego denara. Bizancjum zostały niedobitki złóż złota na obszarze Półwyspu Bałkańskiego i pojedyncze obszary armeńskiego Kaukazu, o który toczono walki. Zasadniczo zaczyna się era denara, era srebra i miedzi. A to oznacza, że wracamy do niekontrolowanych elementów inflacyjnych, ponieważ w momencie, kiedy większość Europy nie ma złota, idzie w srebro, idzie w bardzo specyficzne formy rozliczeń srebrnych, to znaczy każdy, kto może, chce bić srebrną monetę, a każdy, kto ją bije, chce powstrzymać od tego innych, żeby zachować swój monopol. Kiedy dochodzi do tego, że w jednym państwie funkcjonuje 8-10 niezależnych od siebie menic, do czego dochodzi bardzo szybko, to rozchył i rozbieżność wagi i wartości srebrnych monet pada w kolosalne turbulencje. I wtedy pojawia się reforma karolińska. To znaczy Karol Wielki po opanowaniu ogromnych obszarów, widzicie je na mapie, po ustanowieniu swojej twardej władzy, po zepsuciu języka łacińskiego poprzez próbę jego reformy,
i liczne inne reformy, które wydawały mu się dobrym planem, uznaje, że zunifikuje system monetarny, bo na tym obszarze mamy z 8 systemów monetarnych, które chciałby zjednoczyć w jeden, standaryzuje bicie monet i wyznacza tylko jedną mennicę. Jest zatem potężnym władcą, który kontroluje monety. I wprowadza system, który kojarzymy już z czasów Asa Miedzianego, który kojarzymy z wielu różnych wydarzeń, który będzie trzymał się z nami przez długie, długie, długie stulecia w Anglii, aż do chyba lat 70., 80., nie pamiętam, w których wymieniono ostatecznie system Schlinga na system 1 funt to 100 pensów, nie pamiętam. A w Warhammerze zachował się do tej pory. Czyli 1 funt to 20 szylingów, to 240 denarów. 1 funt to około 0,45 setnych kilograma srebra. 20 solidów su czy szylingów staje się srebrną monetą o wadze 1,20 tegoż funta i w obrocie znajduje się bardzo rzadko i każdy szyling jest wart 12 denarów w odpowiedniej wadze. O dużo niższej wadze niż w czasach złotej ery Grecji i Rzymu, oczywiście, nie oszukujmy się. O ile pamiętam, to tam w dobrym momencie 0,45 na 200, no około 1,8 do 2 grama srebra na denara. I uwaga, to jest coś, czego będziecie potrzebowali przez całą naszą dalszą rozmowę o pieniądzu. Denar istnieje, jest około 2-gramowym uproszczeniu, jest 2-gramową monetą srebrną. Tak, za czasów, kiedy my w Polsce będziemy ją bili, w pewnym momencie zejdziemy do 0,4 grama srebra w niej, ale to nie jest w tej chwili istotne, o tym będzie osobno. Szyling, su i tak dalej istnieją, jest to moneta będąca 1,20 funta. Funt jest jednostką obliczeniową i liczymy w nim pieniądze, ale funt nie istnieje jako moneta. Funt karoliński, funt srebrny, funt turski tak naprawdę w tłumaczeniu na polski nie istnieje jako moneta i nie zaistnieje jeszcze przez kilkaset lat do powstania livra, który też będzie przez długi czas monetą teoretyczną aż niemal do końca Królestwa Francji. Funt jest teoretyczną walutą. Funt dzieli się na 20 szylingów w su, i stanowi 240 denarów. Ten czerwony napis wytatuujcie sobie, prawda, na powiekach, bo będziemy go bardzo, bardzo potrzebować, żeby zrozumieć cokolwiek z tego, co się za przeproszeniem będzie działo później. Denar ma 19 mm. Patrzymy znowu na 5-groszówki. Patrzymy na 5-groszówki i ta 5-groszówka to jest trochę lżejszy denar. Tak, i to jest podstawa systemu finansowego Europy do rewolucji francuskiej. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że funt to dużo, funt to majątek, funt to mnóstwo. Karol i Przemek się śmieją, ponieważ tłukę im to do głowy przez ostatnie 2 lata wrzeszcząc. Ponieważ tak gramy w kampanii RPG osadzoną w XII-wiecznej Francji i próby wyjaśnienia systemu walutowego były podstawą przygotowania tej prelekcji. Więc tak, poświęciłem wiele długich godzin na krzyczenie do graczy, przestań mówić, że jesteś biedny, funt to dużo. Funt to dużo. Potwierdzam, za was też krzyczał. Będę krzyczał. Dobrze, zapamiętujemy 1,20, 240. Jedziemy dalej. A tymczasem w świecie islamu, który objął ogromne obszary, zajął dużą część terenów złotonośnych i tak dalej, najpierw moneta funkcjonuje jako dowód tożsamości kulturowej, symbolika jest oparta na monetach, ekspansja polityczna i kulturowa powoduje powstanie całkowicie nowych form, monet, które stają się podstawą funkcjonowania islamu. Jest to częstokroć przeróbka złotych Bizantów, właśnie bizantyjski. Bizant jest dużo mniej niż solid, zawiera mniej złota, jest mniejszą monetą, częściową w stosunku do solida. Dinar jest odpowiednikiem Bizanta. Dinar i Bizanty jako złote monety określonej wartości z powodu krucjat zaleją Europę i staną się pierwotną podstawą funkcjonowania złotej monety na obszarze że europejskim, aby nie musieć nosić przy sobie ogromnej ilości srebra, łatwiej jest nosić mniejszą ilość złota o wartości
około od 8 do 15 krotności srebra. Tak, to bardzo duże skrócenie. Ale jak widzimy, po zajęciu tych obszarów na mapie, to są kolejne fazy ekspansji islamu, zasadniczo zostały kulturze europejskiej nieliczne źródła w Dacji, pojedyncze źródła w Leonie, w Las Medulas oraz pojedyncze na obszarze Transylwanii i Anglii, ale są to niewielkie złoża. A tymczasem świat islamu w momencie swego największego renesansu, swego największego rozwoju kulturowego, intelektualnego i tak dalej, tworzy również fascynujące i trwałe systemy monetarne, które z powodu krucjat, wymiany handlowej, handlu również na obszarach szlaków bursztynowych i innych, napłyną do Europy i będą z czasem uzupełniać te braki, co do których będziemy się z nimi męczyć na obszarze Europy. Nie będę wchodził w szczegóły rozwoju faz islamu, bo to jest kolejne pół roku seminarium magisterskiego, więc ja sobie je daruję. Niestety problem z tematami, które dla was mam, polegają na tym, że jeśli odstąpię gdzieś o pół milimetra w bok od tematu, o którym mówię, tam czekają kolejne tematy. Tak, ja wiem, która jest godzina i dlatego nie będę wam mówił o islamie. O islamie powiem wam kiedyś jeszcze prawdopodobnie. Ale powoli zbliżamy się do końca. Szybko, pytanie. Tylko jedno pytanie w tej rundzie, bo jeszcze nam została jedna, niezbyt długa, ale jednak jedna część pełna ciekawych rzeczy, to znaczy bardzo szybkie pytanie. Dlaczego monety są okrągłe, pytają Anna i Daniel? One nie zawsze są okrągłe. To, że my sądzimy, że są okrągłe, to znaczy tylko to, że od XVIII wieku stały się okrągłe, ale chyba Mruwa chce coś powiedzieć. Tak, bo Karol odpowiedział na to pytanie. To jest kwestia po prostu plastyczności materiału. To jest najłatwiejszy do uzyskania kształt. Tak, przy czym wciąż mamy przykłady monet, które w ogóle nie były okrągłe i to jest przekłamanie, że były tylko okrągłe, ale w tej chwili jesteśmy już do nich przyzwyczajeni. Tak. Jedziemy dalej. O Jezu. Tylko wleję w siebie odrobinę wody jeszcze. Dojrzewające średniowiecze. Królestwo Aragonii, Kastylii i tamtejsze obszary hiszpańskie w ramach licznych sojuszy wraz z Królestwem Majorki powoli odbijają Hiszpanię. Włochy są rozbite i trwa o nie dominacja pomiędzy Francuzami a cesarstwem niemieckim. Uprośćmy to stwierdzenie. Francja staje się zjednoczonym w pewnych formach mocarstwem, chociaż jej zjednoczenie i unifikacja jest równie nieprawdziwa i iluzoryczna jak w przypadku Rzeszy. Korona Królestwa Polskiego w różnych elementach wydźwiguje się z rozbicia dzielnicowego i staje się nowym państwem, które z czasem w sojuszu z Litwą stanie się mocarstwem na obszarze środkowoeuropejskim. Węgry i Czechy toczą liczne wojny ze sobą, zwłaszcza wykorzystując nowe zasoby złota i srebra na tamtym obszarze. Bizancjum upada, a jego tereny oraz Grecja i tereny zasobne bałkańskie są systematycznie zajmowane przez państwo osmańskie. Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia w różnych konfiguracjach toczą wojny i jednoczą się lub nie, a wikingowie już sobie odpuścili. W Rusi jest dzicz. Czy coś pominąłem z istoty? Bardziej się tego nie dało skrócić. Jest dobrze? Najwyżej będą pytania. Nowe złoża złota i srebra. Po pierwsze wciąż mamy Sardynię. Sardynię genuańską, gdzie mamy zasoby srebra i możemy je wykorzystywać. Po drugie, w Hiszpanii odbiliśmy złoża srebra i ołowiu i możemy znowu je wykorzystywać. Co prawda, ogromne zasoby zostały już wyczerpane, ale lepiej jest mieć trochę srebra niż w ogóle nie mieć srebra i lepiej jest mieć trochę złota niż w ogóle nie mieć złota. W środkowej i północnej Europie, na terenie Anglii, Walii, części Szkocji widzimy pojedyncze złoża zasobów złota i srebra. Pojedyncze złoża, zwłaszcza srebra, przy okazji kopalni ołowiu znajdujemy na terenie Bretanii i obszarów wokół Marsylii. Ale przełomem, gigantycznym przełomem, który na zawsze zmieni i pozwoli przywrócić finansowanie monetarne i obrót monetarny na terenie Europy jest to, że na terenach Rzeszy i Czech, Saksonii, Alzacji, Sigerlandu, Śląska, Węgier znaleziono nowe złoża srebra, a tamtejsi monarchowie zdobywają pozycję polityczną, Czesi w tym wypadku dominację nad Rzeszą i tytuł królów również niemieckich do korony czeskiej poprzez wybicie dziesiątków milionów srebrnych monet, o których oprze się funkcjonowanie całego gospodarki średniowiecznej.
powstanie grosz praski, który potem zostanie przekształcony w grosz krakowski, sfałszowany dużo gorszej jakości, od którego weźmie nazwę wiele kolejnych monet i nasz współczesny grosz, ale to jest temat na później. Czechy, Słowacja, Węgry, Saksonia, Turyngia, Alzacja są miejscami, które zmienią i odwrócą kolej finansowej Europy, pozwolą wprowadzić z powrotem obrót monetarny na poziomie nieznany od środkowego Cesarstwa Rzymskiego. I wracamy do normalnych pieniędzy i możliwości płacenia rachunków pieniądzem, poboru podatku pieniądzem, a nie w bydle i czymkolwiek, obrotu pieniądzem i pieniądza. I każdy znowu chciałby bić pieniądze. Ale oznacza to również, że zmienia się całkowicie geopolityka, ponieważ państwa, w których teraz znalazły się nowe złoża, mogą pozwolić sobie na więcej i z czasem staną się dominantami w nowych układach geopolitycznych. Czechy staną się filarem Rzeszy Niemieckiej. A Portugalia i Hiszpania zdobędą zasoby, które pozwolą im aktywnie włączyć się w światowy handel i wysłać wyprawy, które z czasem pozwolą nam na rozpoczęcie wielkich odkryć geograficznych z racji na posiadane zasoby. Złote monety średniowieczne. Zależnie od miejsc, spójrzcie na chwilę na tą mapkę. Widzicie kwadraciki? Kwadraciki widzicie. Kwadracik oznacza, że tam kopano złoto. Im bliżej do kwadracika, to... Tak, Kaju? Srebro, nie złoto, srebro. Masz oczywiście rację. Srebro. Kopalnie złota, Hiszpania, kawałek Anglii, obszary Dalmacji, czyli tak naprawdę dzisiejszej Rumunii i niektóre obszary niemieckie są centrami złota z kolei. Przepraszam za pomyłkę, ale jestem już odrobinę zmęczony. Im bliżej do tych punktów wymienionych, tym wartość złota jest częściej wymieniana jako 1 gram złota na 8 gramów srebra. Im dalej od nich, tym bliżej wartość ta oddala się, by sięgnąć maksymalnie 15 gramów srebra na gram złota. To oznacza, że zdobycie takiej, a nie innej monety w jednym miejscu, a wydanie jej w innej, pozwala na manipulacje ekonomiczne poprzez wykorzystanie monety i zmiany jej wartości na obszarze ponadgranicznym. Nie wiem, jak to się ładnie nazywa, ale zasadniczo jest to przyczynek do tego, że władcy zaczną zakazywać wywozu złota i srebra ze swojego kraju, pojawią się zakazy wwozu i wywozu pieniądza i wielu kryzysów, które z czasem będą uderzały raz po raz w Europę, po części doprowadzając do konfliktu na przykład Francji z kupcami włoskimi, z templariuszami, a potem systematycznie pozwolą rozpocząć kilka wojen i liczne konflikty gospodarcze. Tutaj mamy florena. 20-litrowego florena, trochę więcej niż 5-groszówka. Weźcie sobie 5-groszówki, trochę większe 5-groszówki. To jest złota moneta, która z racji na tą oto zmienną wartość została wybita po raz pierwszy we Florencji, a potem zainspirowana kulturowo przez większość regionów świata europejskiego ówczesnego, który zacznie bić różne własne wersje florena, dukata i innych monet, które sumarycznie jednolicie mają pozwolić na zmniejszenie ilości przewożonej monety. Floren jest i będzie pierwotnie wart dokładnie 1 funt srebra. I to będzie ogromna zmiana na rynku handlowym. Floren będzie wart 1 funt srebra. I zamiast wozić pół kilo srebra, niemalże masz jedną monetę o wadze około, ile pamiętam, floren miał, wydaje mi się, że poniżej 5 gramów. I będzie to duża zmiana. Floren otworzy ponownie monetę, otworzy Europę na monetę złotą. Floren i sprowadzany dinar i bizant w czasie krucjat razem stworzą pole do powrotu systemu złoto-srebrnego bimetalicznego w Europie. Ale jest ważny czynnik, który doprowadzi do zmiany, o której będziemy mówili na kolejnej prelekcji, to znaczy do poszukiwań drogi handlowej wokół Afryki i przez ocean i do tego, że do poszukiwania nowych złóż złota, srebra i tak dalej. To znaczy po pierwsze ekspansja islamu
zaburzy dostęp do źródeł złota i srebra pierwotnie prostych i łatwych. Po drugie, powstanie Imperium Mongolskiego najpierw zachwieje, a potem ustabilizuje, ale zwiększy ogromnie cenę i bezpieczeństwo, i zmieni bezpieczeństwo dostępu do handlu azjatyckiego poprzez tak zwany jedwabny szlak. Również zajęcie przez Mameluków obszaru Egiptu i utrata dostępu do Morza Czerwonego zamknie egipski, aleksandryjski handel z Indiami. Będzie on wciąż dostępny, towary będą wciąż spływały, ale ich ceny znacznie wzrosną, ponieważ po drodze pojawią się nowe cła, nowe marże, nowe kontrole i nowe liczne problemy. Spowoduje to najpierw, że Włosi na początku, później inne ludy spróbują wysyłać tym jedwabnym szlakiem swoich przedstawicieli i kupców, którzy mieliby nawiązać relacje handlowe na miejscu, ułatwić te dostępy. Są to m.in. Marco Polo, jego ojciec i wuj, którzy razem podejmą wielką wyprawę, a następnie drugą wraz z nim na obszary Chino-Mongolii. Ale będzie to też zachwianie systemu i zmiana systemu gospodarczego opartego na handlu poza kontynentem europejskim. To po pierwsze. Po drugie, ponieważ zostaną wysłane te wyprawy, również mnichów mających nawrócić Hana Mongolskiego, również innych, powrócą z relacjami o ogromnym bogactwie, potędze, zasobach złota, korzeni, srebra i tak dalej, co zmotywuje licznych władców do podjęcia inwestycji w celu zdobycia dostępu do tych surowców z pominięciem zbędnych ceł, opłat, kontrahentów i informowania sojuszników, co rozpocznie wielkie wyprawy geograficzne. Więc powiedzmy na samo podsumowanie tej kwestii, w jakim stopniu Chiny i Indie wpływały na obraz tego, co Europejczycy chcieli widzieć jako podstawy gospodarcze. Systemy gospodarcze Chin i Indii były niedobre, żeby nie użyć słowa wulgarnego, były niezwykłe i były ciągle zmienne. I były co więcej, relacje kupców i przedstawicieli wszelkich wysłanników dyplomatycznych opowiadały o dworach i o miejscach, które im pokazano, a nie o zwykłych terenach kraju. Oczywiście dwóch wielkiego Hana, czy Radżów, czy innych takich władców były pełne złota, bajecznych skarbów i tak dalej, ale na przykład Chiny w dużej mierze wracające do siebie po kolejnych rozbiciach obszarów i kolejnym rozbiciu dzielnicowym, w dużej mierze dzieliły się na dwie połowy, północne i południowe. Północne używały monet z miedzi, a południowe z ołowiu i żelaza. Co więcej, Chiny łatwo przeszły do momentu inflacyjnego, to znaczy bito żelazne monety, które jak podkładki nawlekano na sznur i płacono takimi sznurami po 1000 monet. Ale nie tego dowiedzieli się europejscy władcy, tylko tego, że u Hana złoto leży na podłodze. Oczywiście, co zmotywowało ich do ogromnych poszukiwań. Ale te systemy indyjskie, chińskie wpłynęły na tamtejsze regiony i to, w jaki sposób za 200 lat w czasie ekspansji europejskiej na te regiony europejska przewaga gospodarcza właściwie zmiażdży je ekonomicznie. Przede wszystkim Chiny spróbują kilkakrotnie wprowadzić papierowy pieniądz. Każda ta próba zakończy się ogromną hiperinflacją i próbą powrotu do żelaznych monet i zasadniczo sprawi, że systemy, które powstaną z czasem, będą wyjątkowo nieodporne na ekspansję europejskich kupców funkcjonujących w oparciu o bimetalizm złotosrebrny, którzy będą w korzystny dla siebie sposób wywozić surowce i zasoby, które miejscowi nie będą w stanie wykorzystać ze względu na specyficzne systemy walutowe. Indie z kolei, co prawda posiadające złoża złota i bardzo rzadko srebra, będą co prawda eksportowały swoje systemy walutowe na okoliczne kraje i państwa, również na Indonezję, na Indochiny, tereny Indonezji, tamtejsze Emiraty, ale ich system gospodarczy odcięty w dużej mierze od klasycznego handlu europejskiego, odcięty od klasycznych form monety srebrnej, której korzyści były dość specyficzne, bo ponieważ jak mówiliśmy, srebro wielokrotnie przeważa wartością nad miedzią, żelazem i monetami nieopartymi o metal wartościowy, a jednocześnie dużo dostępniejsze i łatwiejsze w obróbce i użyciu niż złoto,
w dużym stopniu będą oddziaływały na późniejsze relacje handlowe. Przy czym podkreślmy, państwa muzułmańskie, państwa islamskie z obszarów Mezopotamii, Omanu, Półwyspu Arabskiego i Morza Czerwonego będą utrzymywały regularny kontakt handlowy z Indiami i on będzie normalnie funkcjonował bez przeszkód. Znaczy, pojawią się pierwsze przeszkody w postaci Portugalczyków. Nie wejść w anegdotę o portugalskich piratach. To nie wejść w anegdotę o portugalskich piratach. To jest bardzo duża anegdota. Są o tym dobre książki, mogę polecić, ale tak. Powiedzmy, że pierwszy kontakt portugalskich odkrywców z Indiami gospodarczy polegał na zdobyciu statku z pielgrzymami, zgwałceniu kobiet, spaleniu statku i wyrzuceniu ludzi, żeby utopili się żywcem w oceanie. Ale to były pierwsze odkrycia geograficzne. I dochodzimy do końca średniowiecza. Koniec rekonkwisty, zostaje tylko Grenada, a państwom Półwyspu Iberyjskiego, Nawarze, Aragonii, Kastylii i Portugalii zostaje kłócić się ze sobą i szukać dostępu do Azji, ponieważ zasadniczo są zbyt słabe, by konkurować z Francją i mocarstwami pozostałymi europejskimi i będą szukały dostępu do źródeł handlu i będą próbowały podbić Afrykę Północną, ale to przy okazji. Mamy potęgę Królestwa Czech, które kontroluje w dużym stopniu Rzeszę. Mamy upadek Bizancjum, ostateczny koniec. Ponowne zjednoczenie korony Królestwa Polskiego, powstanie Hanzy, powstanie organizacji kupieckiej, która kontrolując handel północno-morski i bałtycki w dużym stopniu zdominuje handel, pozycję miejską i pozycję polityczną tych obszarów. I będzie podstawą tego, co później pozwoli cywilizacji europejskiej stworzyć wielkie kompanie handlowe, a one przekształcą się w korporacje, ale to jest bardzo, 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 bardzo długa historia. Rozpocznie się wojna stuletnia i powolna centralizacja Francji, która nigdy nie zadziała w pełni dobrze, ponieważ przed nami chyba 16 wojen domowych, ale to tak, to na tym kończąc. Domykając, pojawiają się wraz z końcem średniowiecza domy kupieckie, zwłaszcza włoskie, gdzie obrót pieniężny, dostęp do pieniądza staje się oparty coraz bardziej o weksle, o tranzyty gotówkowe bez przewożenia ich, o listy dłużne, o to, że możliwość pożyczenia pieniędzy, wymienienia ich. I zaczynamy to, co doprowadzi nas do współczesnej bankowości. Skrypty dłużne, pożyczki, kredyty, wymiany gotówkowe i tak dalej. Oraz templariuszy, którzy wchodząc w ten interes, będąc jednym z największych pożyczkodawców Europy, upadną zniszczeni przez swoich wierzycieli. I na tym skończymy. Prawdopodobnie coś pominąłem. Jak coś pytajcie, jeśli coś sobie przypomnę, to jeszcze wam dopowiem. Po tym slajdzie jest jeszcze jeden. O, tak. Właśnie, tak? Ale teraz pytania dotyczące tej partii. Powiedz mi jedną rzecz, bo Żebrołak zapytał, co w związku z brakteatami i ja zakładam, że będziesz o tym mówić w następnej części, tak? To jest osobny, to jest specyficzny temat, i to chyba nie jest najlepszy moment w historii, kiedy najlepiej go omawiać. Oczywiście mógłbym, tylko to będzie w pewnym stopniu dublowanie tematu, wydaje mi się. Myślę, że jak będziesz robił Królestwo Polskie konkretnie, to wtedy można wrzucić brak teatru. A tak, może, bo to mogło nie wybrzmieć. O Polsce będzie osobno zupełnie. O Polsce będzie trzecia część, o Polsce i o innych egzotycznych krajach. Tak. Możemy założyć, że do tej części nie było pytań, znaczy, jeżeli ale... można, bo tak? Było jedno pytanie, które się pojawiało parokrotnie, o parytet nabywczy. Szybko odpowiadając, funt srebra, pi razy drzwi, ponieważ pamiętajmy, że to są kwestie dosyć umowne. Za funt srebra, powiedzmy w 1270 roku, bo akurat dla tego roku pamiętam dane, to powiem dla tego roku. Za funt srebra można kupić konia albo dwie krowy, a odpowiada to mniej więcej, i podkreślam, to jest w zależności od kraju, epoki, okresu i tak dalej, 100 dniówką wykwalifikowanego rzemieślnika. Za udział w wyprawie wojennej rycerz mógł zaciężny mógł pobrać około funt za dwa dni, o ile pamiętam.
Ale to jest to była bardzo rzadka kwota i duża. Zaciężny żołnierz klasyczny miał około od 8 do 20 denarów dziennie. Przypominam, że funt to 240 denarów. Miecz, tani, prosty miecz mógł kosztować około 30 denarów, choć to jest bardzo zmienne. Pierścienie wahały się od 10 do 60 denarów. Mam strony, między innymi oksfordzką, z listą przykładowych cen wypisanych z ksiąg angielskich. Przypomnijcie mi to, dorzucę do komentarzy w bibliografii po prostu. Bo chyba tak będzie najprościej. Wrzucę wam po prostu katalogi cen bizantyjskich, angielskich i tak dalej, linkami po prostu, bo odczytywać je wam chyba nie ma sensu. To w następnych częściach będziemy mówić o pieniądzu współczesnym, czyli czasu wielkich odkryć geograficznych, rewolucji francuskiej, pieniądzu papierowym, przejdziemy przez XIX wiek, standard złota Napoleona, łacińską unię walutową, na której skończymy w latach 20. upadkiem standardu złota. A na trzecim spotkaniu osobno omówimy kraje egzotyczne i dziwaczne, takie jak Polska, Japonia, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, kraje Afryki. I możemy przejść do pytań ogólnych. A ja muszę się napić. Ty się napij, a z pytań ogólnych właśnie miałam przypomnieć pytania od Elfki, co można kupić za drachmę i co można kupić za funt i tak dalej, i tak dalej. I to obiecałeś, że wrzucisz w komentarzu, tak? Tak. Bo to jest opracowane i nie ma sensu tego odczytywać chyba. I mówiłeś, że masz książkę, z której te tabelki będziesz mógł wyciągnąć, takie inne niż te, które znajdziemy w Wikipedii. Tak, przede wszystkim jest też strona Uniwersytetu Oksfordzkiego, w której pojawiają się analizy z paru opracowań w formie spisu, więc je też wam wrzucę po prostu. Podziękujemy pięknie naszym prelegentom. Możecie wszyscy włączyć mikrofony. O, jak pięknie się zapalają mikrofony. Dziękujemy bardzo. Jest to fantastycznie ciekawe i bardzo się cieszę, że aż trzy części będą o pieniądzu. I przypominam, skąd się wziął mit o Fenicjanach, którzy wynaleźli pieniądze, a ty, Andrzej, wyłącz prezentację, żebyśmy widzieli i widziały twoją odpowiedź z bliska. Było tutaj. Nadal nagrywamy, tylko przypomnę, nadal nagrywamy. No więc skąd się wziął ten mit o Fenicjanach, którzy wynaleźli pieniądze? Dlaczego się tego uczy w szkołach? Czy powodem było dlatego, że dużo handlowali i mieli dobrą prasę? Czy co? Z jakiego powodu dzieci się uczy w ten sposób? Chociaż wiemy wszyscy i wszystkie, że to nieprawda. Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że podręczniki szkolne często zawierają wiedzę sprzed określonych dekad, znaczy utrwaloną i stabilną po dłuższym okresie. Podczas gdy wiele z tych odkryć dotyczy archeologii lat 80., 90., 2000 i niekoniecznie przeciekła ona do podręczników, to jedno. Po drugie jednak monety fenickie znajdujemy w całym obszarze kultury europejskiej. Nie dlatego, że były pierwsze, ale dlatego, że tak wiele było kolonii fenickich, tak daleko sięgał handel fenicki. I to może być jedna z przyczyn. Boże, przepraszam strasznie. Musiałem odebrać. Andrzej, to powiedziałeś na ten mit? Wyraziłem moją opinię, choć nie mam co do tego twardej podstawy niestety. Znaczy powiedziałem, że wynikało to według mnie z dużej części z zasięgu Fenicjan i zasięgu, gdzie sięgały ich monety, ich gospodarka, ich handel, a nie z racji pierwszeństwa, tylko po prostu powszechności. Tak, to tutaj się właśnie zgadzam z Andrzejem. Duża część mitów historycznych powstaje dlatego, że coś jest uznane za logiczne i prawdopodobne. Niekoniecznie są oparte na faktach, tylko po prostu na kwestii oszacowania tego, co wiemy i wypełnienia w ten sposób luk tak de facto domysłami. No i to jest niestety taki problem, że dopóki nie pojawi się więcej źródeł, dopóki nie pojawi się więcej materiałów, jesteśmy skazani na przypuszczenia. Bo z takimi rzeczami to już trudno walczyć, bo bardzo często uzyskuje to ten święty poziom, no, że wszyscy wiedzą, że.
i wtedy jest kicha. Także prawdopodobnie po prostu, bo ja nawet w momencie, jak padło to pytanie, ja potem korzystałem z tego, że nie muszę mówić i próbowałem to znaleźć. Tam szukałem parę książek i internety i nie znalazłem nic, co byłoby jednoznaczną odpowiedzią. Więc obstawiam, że jest to kwestia, tak jak powiedziałem, tego, że było to logiczne w momencie, kiedy nie miano lepszych danych. To niestety brzmi prawdopodobnie. W sensie to ma wystarczająco dużo sensu, a znowu nie jest aż takie potwornie ważne w kontekście tego, jak się uczy historii Fenicjan i wcześniejszej w szkołach. Więc możemy się tak umówić, że tak będziemy uczyć i jakby nikomu nic nie będzie, a zaleta tego jest taka, że jak ktoś w późniejszym wieku jest nerdem i się dowiaduje, to się cieszy. Znaczy podkreślmy przede wszystkim, to nie jest tak, że my twierdzimy twardo, że na pewno Lidyjczycy wynaleźli pieniądze. My zakładamy, tak, ponieważ to jest najstarszy znany nam dowód, najstarszy przykład, to nie znaczy, że nie odkryjemy kiedyś, że jakaś cywilizacja zrobiła to wcześniej, po prostu możemy nie mieć na to źródeł w tej chwili, mogło to się nie zachować. Każdą rzecz, którą mówi historyk, należy mieć karteczkę, którą powinniśmy pokazywać, że zgodnie z aktualnym stanem badań. Ale to się pomija i jest domyślne. Tak, tak. Tak, myślę o tym ciągle w kontekście tego, ile czasu będziemy my nagrywać z Witkiem ten cykl historyczny i ile rzeczy... Ile rzeczy nam się zmieni po drodze, bo to już jednak parę lat trwa, a nie wyszliśmy jeszcze nawet, dopiero wchodzimy do starożytnej Grecji. Co, Karol? Jeżeli by chcieć przyspieszyć krótko historię średniowiecza, to Witek musiałby ją zrobić w formie takiego, jak te filmiki o Unii Europejskiej. Nie, ale to nie siądzie, dlatego że już za relatywnie łagodne słownictwo, którego używałem na początku cyklu historycznego, zostałem wielokrotnie pouczony, że przecież ludzie puszczają to dzieciom. Dzieciom puszczają. Kto by to przewidział? Super. Super, że puszczają dzieciom oczywiście, no bo to ekstra i nawet... Sam to puszczam moim uczniom, którzy mają u mnie korki z historii. Chwileczkę, da się wygumkować tego papierosa w takim razie? No są w ogóle, Ale bez przesady. Jesteśmy dorośli, to są, umówmy się, nerdy nocą na lewo, to są audycje dla dorosłych i staramy się, żeby były popularno-naukowe i staramy się, żeby były dostępne, tak? Żeby nie było dużej bariery wejścia. Ale jak zaczniemy się starać o to, żeby język mówił co innego niż myśli głowa, no, znaczy, dobra, to jest kwestia wewnętrznej elegancji. Staramy się dbać o wewnętrzną elegancję i późniejsze audycje zawierają mniej słów i staramy się lepiej ująć swoje myśli, ale nigdy nie przestałam smażyć w trakcie audycji. I to czasem słychać. Ale nie ma. Mam wniosek formalny. Póki jeszcze jestem przytomny i mówię, wróćmy do pytań, a porozmawiamy ogólnie później. Ewa ma słuszną uwagę, że kiedy mówimy, że historyk, kiedy coś mówi, to powinien mieć kartkę, że zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy, naukowiec, każda osoba zajmująca się nauką powinna mieć tę kartkę. Nie mam już więcej pytań, nie mam już więcej anegdot do przypomnienia. Mary ma pytanie. A propos tej bariery wejścia, ja to powinnam wiedzieć, ale powiedzcie. Jest Cesarstwo Rzymskie Domu Niemieckiego. O co chodzi z domem niemieckim? Bo jest też zakon Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego i tak trochę się zgubiliśmy z biesem, bo zapomnieliśmy, o co chodzi z domem niemieckim. Tak. Znaczy przede wszystkim zaczynając od tego, że jest to tłumaczenie na polski, ale to inna kwestia. Mamy Karola Wielkiego, który panowuje tereny od Aragonii i Barcelony przez całą dzisiejszą Francję, tereny pośrednie, Benelux i większość Niemiec, część Czech, Austrię i Włochy. Umiera i jego władztwo jest dzielone, ma zostać podzielone między trzech synów. Zachodnia, Królestwo Zachodnich Franków, Królestwo Wschodnich Franków i centralne. Na trzy części, środkową, wschodnią i zachodnią. Zachodnia odpowiada mniej więcej terytorium Francji i kawałka Hiszpanii. Wschodnia odpowiada mniej więcej terytorium tak zwanej Rzeszy Niemieckiej. Środkowa odpowiada terytorium mniej więcej Burgundii, Królestwa Włoch i
no i Beneluxu w dużym uproszczeniu. Synowie Karola Wielkiego zaczynają się kłócić. Jak wszyscy synowie. Tak. I zaczyna się spór i wojna. Panuje całkowita zgodność i przekonanie, i jest to stały fakt, że może być jeden cesarz wschodni i jeden cesarz zachodni rzymski. Może być tylko dwóch cesarzy, wschodni i zachodni. To znaczy, że jeden z nich musi zostać cesarzem. Ostatecznie dochodzi do tego, że przyjęte zostaje, że to tereny tego, co rozumiemy jako dzisiejsze Niemcy, tereny Rzeszy, stają się dziedzictwem, one dziedziczą tą część z koroną króla Niemiec. Ponieważ król Niemiec, obierany przez elektorów król Niemiec, zwykle stara się o koronację cesarską. Więc król Niemiec, mogący być jednocześnie na przykład księciem czeskim lub elektorem saskim, koronowany jest na cesarza rzymskiego. I w dużym uproszczeniu prowadzi to do pewnej złożoności z nazwami i problemów przy tłumaczeniu pojęć z łaciny na niemiecki, z łaciny na polski i tak dalej, ale przyjęte jest, że skoro król niemiecki zostaje cesarzem rzymskim, to jest to cesarstwo rzymskie domu niemieckiego. Przy czym jest to pewne uproszczenie oczywiście. Ale rozumiem, że nie chcemy 40 minut na ten temat. Sam dom niemiecki, tak jak Andrzej powiedział, jest kwestią może trochę niefortunnego tłumaczenia, bo dom dla nas kojarzy się albo jako budynek, albo jako ród. Tutaj bardziej chodzi o pewną jedność kulturową. To jest bardziej coś w ten deseń. Nie można powiedzieć, że chodzi o naród niemiecki, ponieważ do rewolucji francuskiej w ogóle nie ma czegoś takiego. Najbliższym określeniem byłby powiedzmy etnos, ale ponieważ ówczesny świat też nie posługuje się czymś takim, powstaje określenie, którego zabicie, ale ja nie przypomnę sobie w oryginale. Właśnie wyszukuję. To zaraz będziemy wiedzieli, które na polski będziemy tłumaczyć jako dom. Dziękuję bardzo. Niemiecki. To wyjaśnia temat, bo nie pamiętaliśmy tego, nie wiedzieliśmy w ogóle, że... Przede wszystkim po niemiecku jest to Heiliges Römisches Reich, Sanctum Imperium Romanum. Święta Rzesza Niemiecka, cesarstwo... Święte Cesarstwo Rzymskie. Święte Cesarstwo... Dom niemiecki pojawia się z tego, co widzę, dopiero w bardzo... Dom niemiecki jest bardzo archetypiczną formą nazwy, bo tak naprawdę za synów Karola Wielkiego jest to po prostu obszar regnum teutonicum, który z czasem zyskuje tłumaczenie na Królestwo Niemców, ale tak naprawdę jest to Królestwo Teutońskie, Frankonów i Teutonów. Ale to też nawet nie jest wtedy jeszcze oficjalny tytuł. Z tego, co patrzę, od XV wieku pojawia się sporadyczny dodatek Nationis Germanicae, czyli narodu niemieckiego, ale jest to XV wiek, jest sporadyczne. Szybkie tłumaczenie z niemieckiego, sekundę. I tak naprawdę to nazewnictwo domu niemieckiego wchodzi do historiografii dopiero po czasie i jest... Sądząc z tego, co piszą Niemcy, to wydaje się być przyjęte po czasie. Tak. Wydaje mi się, że dodatek dom niemiecki pojawia się w XVI, ale to mówię z głowy. Wyciąganie tego wcześniej jest zasługą XIX-wiecznej historiografii niemieckiej, która w tym momencie działa mocno na polecenie Bismarcka i dąży do tego, żeby zrobić to długie trwanie Niemiec jako jedności, ponieważ Wiluś właśnie przymierza się do unifikacji Niemiec, więc tworzą pod to podkładkę. To będzie mniej więcej w ten sposób. To się ukaże. Czyli to, że zakończy się w momencie, kiedy zostaje złamany schemat, że jest tylko jeden cesarz i to jest już okres wielocesarstwa w Europie. Czyli to, że zakon krzyżacki nosi ten przydomek domu niemieckiego, to też jest późniejsza naleciałość.
domu niemieckiego w przypadku zakonu krzyżackiego to jest inna kwestia, ponieważ kiedy w czasie krucjat, w Jerozolimie i tak dalej, tworzono zakony rycerskie do ochrony pielgrzymów i podróżnych, oni gromadzili się w zgromadzeniach zwykle jednonarodowych, to jest błędne stwierdzenie, wywodzących się z jednej nacji. Osobno gromadzili się nam Frankoni, tu gromadzili nam się Templariuszy, Iranicity, Iberyjczycy tam. I domu niemieckiego w przypadku najświętszego zakonu oznacza to, że był to dom zakonny szpitalników w Jerozolimie gromadzący osoby wywodzące się z ziem niemieckich. Szpitala bodajże Maryi Panny. Tak, szpitala Maryi Panny. Tak. Słuchajcie, przepraszam, wytnę się, bo trochę niezły dryf, bardzo mi się podoba, ale to jest jednak dryf, a jeszcze... A jeszcze, za moment, Karolu, ten, jeżeli mogę, jeszcze miał pytanie Adamk. Czy jest Adam? Adam, włącz sobie mikrofon. Jasne. Ja mam takie pytanie, bo ta prelekcja ogólnie była taka bardzo europocentryczna z przyległościami. Ja potrafię sobie mniej więcej wyobrazić tam w Azji, że mogło się dziać też jakieś pieniądze metalowe mieli. Indianie w Ameryce Północnej to też mamy dużą dokumentację filmową na ten temat, jak to tam wyglądało. Natomiast Ameryka Południowa i Środkowa, tam były dosyć zaawansowane cywilizacje, które się rozpadły dopiero w kontakcie z Europejczykami mniej więcej. Czy coś wiemy na temat tego, jak to tam wyglądało? Będę o Ameryce Południowej mówił na trzecim spotkaniu. Przy czym w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że one nie weszły nigdy w fazę pieniądza, one zostały bardziej przy obszarze płacideł. W dużym uproszczeniu. Ale będę o tym wspominał, jak będę omawiał postboliwariańskie systemy walutowe Ameryki Południowej na trzecim spotkaniu. Karol? Najpierw do Adama. Trochę się z tym zetknąłem z Ameryką Południową dzięki pracy w Muzeum Etnograficznym. Tam mieliśmy wystawę na ten temat. Większość tamtejszych kultur do czasu to było to, co Andrzej mówił, muszle. Tam były te muszle o określonej wartości, jakieś takie fikoły i zresztą ta najstarsza odkryta około 2000 kultura Norte Chico, to byli właśnie ci, co... Ci z kontynentu wymieniali bawełnę na muszle od tych z nadmorza i tak dalej. A jedna uwaga tu jeszcze do domu niemieckiego. Zapamiętajmy tylko jedną rzecz. W XIII-XIV wieku oni się zbierają, powiedzmy, rycerze krzyżowi w ramach etnosu, nacji, terenu. Języka. Jak wiemy, na przypadku Francji, ludzie z północy Francji nie zawsze się dogadają z tymi z południa i w Niemczech to też. Więc tak. Chciałem zwrócić uwagę, że ten język bywa. Grycy, jeszcze pytanie ma Benek. Dobrze. Co z tymi muszlami? Bo wyciągali je z morza. Tak. I co to było? To był jakiś materiał rzemieślniczy, drogi? To była czysto tylko waluta symboliczna. Aha, czyli to nie służyło do czegoś, no bo nie. Zawsze... Równie dobrze mógłbyś namalować na jedwabiu sobie kawałek czegoś. Dlatego na początku przy płacidłach rozróżniałem te o wartości gospodarczej, realnej i te symboliczne. Muszle były symboliczne. Znaczy, bo ja właśnie tak próbowałem sobie poukładać to Lego, że jeżeli bierzesz coś uniwersalnego, tak jak na przykład kawałek metalu, z którego możesz, wiesz, wykonać jakieś dziabu albo inne rzeczy, no to co ta muszla robi? Co? Dlatego część kultur poszła po prostu w symbolikę. A, no dobra, okej. Okay. Nie byłaby to dla mnie dobra waluta, sorry. Działała. I jeszcze dla Benka jedna rzecz... Trochę tego. Wrzuciłem na czat definicję karat, prawda? Złoto mierzymy na karaty. Dlaczego? Bo ktoś kiedyś zauważył, że są strąki, które mają z grubsza bardzo podobną wagę. Rozumiecie? Do czasu Napoleona, systemu metr, kilogram i tak dalej, trzeba sobie jakoś radzić i muszle ślimaka określonego gatunku też są
wszystkie mniej więcej w jednym wagomiarze, że tak powiem. Rozmiarze. Przyjętym systemem, tak. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo ja już praktycznie odpadam, przyznam. Skończyły się oficjalne pytania, skończymy zatem część oficjalną. Bardzo jeszcze raz dziękuję obu panom i pomocnikom i wszystkim. Dziękujemy. Dzięki. Kawał znakomitej roboty. Do domu, i... tak? Nie, kończymy nagrywanie. No to właśnie kończymy nagrywanie, ściągamy skarpetki i bawimy się dalej. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w drugiej części.